Dzień dobry Wam wszystkim na 32. Turkusowym Śniadaniu w Łodzi. Turkusowe Śniadanie to taka inicjatywa ogólnopolska z jednej strony, a z drugiej strony lokalna. Jesteśmy bodajże w tej chwili aktywnie w 6 miastach, mniej aktywnie, ale jednak w 8 miastach. Dzisiejsze Turkusowe Śniadanie ogólnie w Łodzi to jest 32., a w Polsce to jest 190., czyli całkiem sporo. Turkusowe śniadania są po to, żeby stworzyć platformę, w ramach której możemy wymieniać się różnymi pomysłami, inspiracjami, doświadczeniami w temacie, jak pracować tak, żeby było to dla nas fajniejsze, szczęśliwsze, dające więcej satysfakcji, ale też efektywniejsze. W związku z tym tam turkus jest w tle, ale też jesteśmy zainteresowani mówieniem o jasnych stronach turkusu i ciemnych stronach turkusu i nie o turkusie. O wszystkim, co jest związane praktycznie z poziomu takiego spojrzenia człowieka, że to człowiek jest w centrum. Dzisiejszym właśnie tematem w związku z tym jest mówienie, no dobra, ale to kim ja jestem, kim on jest, kim ona jest, czy warto w ogóle to wiedzieć, czy nie. I gościem dzisiaj jest Maciek Pawłowski. Maciek specjalizuje się, tak jak to sam nazywa, i to bardzo mi się podoba to sformułowanie, w tworzeniu pola grawitacji, pola przyciągania, w dużej mierze w firmach z branży IT. No i wszystkie tematy, które są wokół ludzkie, chyba Maciek, tobie są dość bliskie w ramach takiego działania efektywnego. No, też drugie sformułowanie, które mi się bardzo podoba, no podstawowe narzędzie twoje to jest flipchart i mazak. No ale myślę, że głowa i serducho przede wszystkim, nie? Maciek, scena twoja. Dzień dobry wszystkim. Dzięki Andrzej za zaproszenie i za wprowadzenie. Miło Was dzisiaj widzieć i mam nadzieję, że będzie miło Was dzisiaj słyszeć, bo nasze spotkanie ma mieć charakter dyskusji. Dyskusji, która będzie się skupiać wokół różnego rodzaju narzędzi psychometrycznych, którymi możemy się przebadać, po to, żeby właśnie, tak jak Andrzej powiedziałeś, pracować efektywniej i z większą satysfakcją, ale też dla mnie z większą uważnością na drugiego człowieka. Bo też odnosząc się do tego budowania pól grawitacyjnych organizacji, to przyznam wam się, że od względnie niedawna jestem w takim procesie wychodzenia z tego mindsetu, z tego poglądu. Trochę zmieniam rolę, bo kiedyś to było takim moim głównym zadaniem, żeby właśnie przyciągać właściwych ludzi do właściwych organizacji, i to dotyczyło zarówno klientów, jak i ludzi tworzących te firmy. A teraz właśnie idę w takim kierunku, żeby skupiać się i pomagać innym na budowaniu swoich pól grawitacyjnych, bo każdy z nas w jakiś sposób oddziałuje na drugiego człowieka i możemy oddziaływać na takiej zasadzie, że ludzie będą do nas się przyciągali, czyli będziemy z nimi w relacji OK z jednej i z drugiej strony, a czasami niektóre nasze zachowania mogą sprawiać, że będziemy od siebie ludzi odpychać. I tutaj pole może być zarówno odpychające, jak i przyciągające. I teraz, jak zrozumieć swoje pole i jak ono wpływa na drugiego człowieka, to jest taki obszar, którym zajmuję się od prawie 2 lat. I teraz można powiedzieć, że się zaczynam w tym specjalizować, szczególnie w kontekście dwóch badań psychometrycznych. Pierwszym badaniem to jest polski produkt, praktyczny i prosty, czyli FRIS, o którym dzisiaj opowiem Wam trochę więcej, jeśli będziecie mieli takie życzenie. A drugie badanie, które jest mi bliskie, to jest badanie Gallupa, które powoli zaczynam strukturyzować w organizacji, z którą teraz współpracuję. I zaczynamy się zastanawiać, jak możemy silniej wykorzystać to badanie w naszej firmie, po to, żeby lepiej układała się współpraca między ludźmi, żeby zespoły projektowe, my wytwarzamy oprogramowanie dla branży medycznej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, więc budujemy często zdywersyfikowane zespoły projektowe, jeśli chodzi o specjalistów. I to jest pierwsze wyzwanie, a drugie wyzwanie to jest sprawić, żeby współpraca w tych zespołach była maksymalnie efektywna, satysfakcjonująca i żeby ludzie wiedzieli, jak na siebie oddziałują, czyli znowu przechodzimy do tych pól, które wytwarzamy. No i taka metafora na początek. Dlaczego w ogóle warto się tym zajmować? Ale nieoczywista, więc mam nadzieję, że jesteście na to przygotowani, bo to na przykład można wyczytać z mojego raportu FRISA, że u mnie
jest coś takiego jak duża tolerancja na nierzeczywiste doświadczenia. Więc jeżeli lubicie różnego rodzaju nierzeczywiste doświadczenia, czyli nie wiem, lubicie chodzić na filmy typu Władca Pierścieni do kina, albo czytać tego typu książki, albo się zastanawiać nad tym, czy nie wiem, kosmici kiedyś przylecieli na Ziemię i co tutaj zrobili i was w jakiś sposób to fascynuje, to prawdopodobnie macie tą tolerancję na nierzeczywiste doświadczenia. A z drugiej strony możecie być nastawieni na rzeczywiste doświadczenia, czyli mocno stąpać po ziemi. I przechodząc do tego, o czym chciałem powiedzieć, bo to też wynika z komunikacji, którą stosujemy w stronę drugiej osoby, to pytanie najpierw, czy oglądaliście taki serial Czarnobyl, albo przynajmniej czy kojarzycie takie wydarzenie z kwietnia 86? Wybuch reaktor. Dorota, widzę, że kiwasz, Andrzej też kiwasz głową. Więc wybuch reaktor w Czarnobylu. I jak rozmawiam z moimi klientami i z ludźmi, którzy chcą posłuchać czasami o badaniach psychometrycznych, to właśnie przywołuję to wydarzenie, bo tam w Czarnobylu osoby zarządzające tą placówką dokonywały pewnych zmian na reaktorze i te zmiany były dokonywane w takim środowisku, że doprowadziły do wybuchu na tak zwanej produkcji. Czyli reaktor, który nie powinien być poddawany różnego rodzaju zmianom, był i wybuchł. I wydarzyła się katastrofa. I teraz sobie wyobraźcie, że ludzie, z którymi wchodzicie w interakcję, są jak reaktory jądrowe. I wy też, bo oni wchodzą w reakcję z wami. I teraz jak ja do was mówię to, co mówię, a wy zaczniecie za chwilę do mnie też wypowiadać, mam nadzieję, pewne słowa, swoje słowa i to, jak uważacie, to wchodzimy ze sobą w interakcję i w tej chwili ja naciskam jakieś guziki na waszych reaktorach, pociągam za jakieś wajchy i robimy to sobie wszyscy nawzajem. I teraz jeśli nie wiemy, jak działają nasze reaktory, czyli jak mamy, z punktu widzenia poznawczego, komunikacyjnego, nie chciałbym tutaj dotykać kwestii osobowości, bo to jest zbyt złożony temat, to jeżeli w niewłaściwy sposób obsługujemy swoje reaktory, to one wybuchają. I w naszym świecie wygląda to tak, że czasami możemy się z kimś pokłócić albo wejść z kimś po prostu w otwarty lub ukryty konflikt. Albo możemy do kogoś wypowiedzieć jakieś słowa, które dla nas będą neutralne, a dla drugiej osoby mogą być dewastujące, mogą zniszczyć jej rzeczywistość, w której się teraz znajduje, a my nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. I po to robi się badania psychometryczne, bo one mają pomóc nam w zrozumieniu tego, jak może mieć druga osoba, z którą wchodzimy w interakcję. I tu od razu disclaimer. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy i to też metafora, ale myślę, że taka, którą wszyscy zrozumiemy. Szczególnie ci, którzy lubią piesze wędrówki. Teren to nie mapa, a mapa to nie jest teren. I teraz wyobraźcie sobie, że każdy z nas jest terenem, jakąś przestrzenią geograficzną, a te badania wszystkie psychometryczne to jest po prostu jakaś mapa terenu. I mapa nigdy w rzeczywisty sposób, tak w jeden do jednego, nie potrafi oddać tego, jaki jest teren. Bo teren na przykład się zmienia. W górach zejdzie lawina i nagle był szlak, który można było przejść. Przeszła lawina, już nie ma tego szlaku przez jakiś czas. Teren się zmienił. Chociaż z mapy może wynikać, że tam było przejście. Dlatego jeżeli zdecydujecie się kiedykolwiek w swoim życiu zrobić sobie jakiekolwiek badanie psychometryczne, miejcie zawsze z tyłu taką myśl, że to nie jest odpowiedź na wszystkie pytania. Nawet jeżeli w pierwszym kontakcie może się wydawać, że właśnie przeczytaliście najlepszy horoskop w waszym życiu, który rozkłada was na czynniki pierwsze i mówi o was wszystko. To niestety to tak nie zadziała, bo dookoła nas jest jeszcze kontekst, czyli rzeczywistość, w której żyjemy, a często te wszystkie badania psychometryczne dotyczą bardzo niewielkiego wycinka naszej osobowości, a nasza osobowość też jest w kontekście. I już robi się skomplikowanie, bo sama osobowość jest złożonym konstruktem. Jeżeli chcielibyście porozmawiać o osobowości, to Andrzej musiałbyś tutaj zaprosić kogoś dużo bardziej kompetentnego w tym temacie niż mnie, bo ja nie chcę się wypowiadać na temat osobowości, bo to jest zbyt złożone. Ale żebyście mieli dobry pogląd na to, jak rozumieć naszą osobowość w kontekście na przykład badania psychometrycznego FRIS, to wyobraźcie sobie, że nasza twarz jest jak osobowość.
i osobowość składa się z nosa, uszu, oczu, ust i w moim przypadku na przykład z brody i z braku jakiejś bardziej wyrazistej fryzury, no nie? I to jest moja twarz, tak w takim bardzo szerokim aspekcie. No i osobowość też się składa z wielu rzeczy. Tutaj zanim wystartowaliśmy, mówiliśmy trochę o temperamencie, ale osobowość to też są jakieś uwarunkowania fizyczne. To też jest to, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani z zewnątrz i osobowość może się zmieniać, bo odnosząc się do tej twarzy, dzisiaj mam brodę, ale jutro na przykład mogę jej nie mieć i moja osobowość nagle się zmieni. A badanie psychometryczne, freeze, to jest jak kolor oczu. I nasz kolor oczu nabywamy go do, nie wiem, 6-7 roku życia, w sensie to, co bada to badanie, czyli style poznawcze, jakie mamy, to nabywamy je do 6-7 roku życia i pozostają z nami niezmienne już do końca naszych dni. Tomek, wszedłeś w takim momencie, kiedy mówię o końcu naszych dni, ale tak naprawdę dopiero zaczynamy, jakby co. Więc... Cześć, przywitam się tylko, hej. Hej, cześć, dobrze cię widzieć. Więc to, co na przykład bada Fris, to jest ten kolor oczu, czyli z całej twarzy, z całej osobowości bardzo niewielki wycinek, ale istotny, z takiego komunikacyjnego punktu widzenia, bo style poznawcze, które bada Fris, odpowiadają nam na dwa pytania. Pierwsze to, jak nadajemy priorytety informacjom, które są dla nas nowe, czyli wtedy, kiedy musimy się zachować spontanicznie i nie wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, to wtedy odpala się w nas styl myślenia, czyli jedna strona, jeden z filarów Frisa. A druga rzecz to, w jaki sposób komunikujemy się z innymi ludźmi. Jaką komunikację preferujemy, czy na przykład preferujemy komunikację nastawioną bardziej na asertywność, czy komunikację nastawioną bardziej na dyplomację, czy komunikację nastawioną bardziej na rozważanie i bardzo cedowanie swoich opinii, czy może na komunikację bazującą na tym, żeby w jednej rozmowie mówić na 5 różnych tematów i się w tym nie gubić. I tutaj pytanie, co na to nasz odbiorca, czy ta osoba, z którą rozmawiamy, nadąża przy tych 5 tematach, które my prowadzimy w jednej rozmowie, czy woli na przykład mówić o jednej rzeczy naraz. No, to tyle słowem wstępu. A dlaczego akurat w kręgu twojego zainteresowania jest Fris i Gallup? Bo tych dwóch narzędziach, kierunkach, podejściach powiedziałeś. Z czego to wynika, Maćku? Jak to często bywa w tego typu tematach, przypadek jest jednym z głównych powodów. W 2018 roku jako firma, z którą wtedy współpracowałem, wpadliśmy na pomysł, że może zamiast zrobić sobie taką, wiecie, klasyczną integrację, czyli jedziemy gdzieś na domki, nad jezioro i wszyscy wiemy, co by się tam wydarzało, zrobimy coś innego. I ponieważ ja jestem osobą, która ma dużą łatwość w eksperymentowaniu, w szukaniu nowych rozwiązań, w próbowaniu jakichś rzeczy, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia i ogólnie z taką ciekawością, cześć Paula, to pomyślałem, że może byśmy właśnie zrobili coś innego i kilka miesięcy wcześniej Fris chciał z nami realizować pewien projekt informatyczny, no bo wtedy też współpracowałem z firmą programistyczną i tak sobie pomyślałem, że a może byśmy się przebadali jako cała organizacja, bo być może to byłoby, w sensie to jak sprzedawałem to firmie, to mówiłem, że to będzie przede wszystkim użyteczne dla nas z punktu widzenia budowania zespołów, ale dla mnie osobiście to było przede wszystkim ciekawe, bo byłem ciekaw, co nam wyjdzie, co mnie wyjdzie. I ta ciekawość doprowadziła nas do tego, że w 2018 roku przebadaliśmy siebie jako organizacja i wyciągnęliśmy z tego bardzo dużo, bo zarówno z poziomu jednostki, czyli mogę tutaj mówić tylko o sobie, że sam przestałem się dużo mniej stresować i irytować zachowaniami innych ludzi. Zeszło mi takie wewnętrzne ciśnienie, bo wcześniej mi się wydawało, że ktoś na przykład robi mi na złość, a dzięki temu zrozumiałem, że ktoś ma po prostu inaczej niż ja. I to jest bardzo istotna kwestia, kiedy sobie robicie jakiekolwiek badanie psychometryczne. Zróbcie je sobie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak wy macie, a po drugie, żeby zacząć się zastanawiać, jak mają ludzie dookoła was. Bo to jest dużo trudniejsze i bardzo wartościowe w takiej dłuższej perspektywie. Szczególnie, kiedy
jesteście częścią zespołu, a przez zespół możecie rozumieć nawet własną rodzinę. Bo często w rodzinie też mamy różnego rodzaju konflikty, niedopowiedzenia, trudne sytuacje i wynikają one często nie ze złej woli, tylko z tego, że ktoś ma inaczej niż ja. I tak się zaczęła nasza przygoda z Frisem, który w organizacji wszedł bardzo mocno, bo zaczęliśmy dzięki temu, że wiedzieliśmy, jak mamy optymalizować składy zespołów projektowych. Na zasadzie nie, że nie wiem, kogoś się pozbywamy z organizacji, tylko na przykład się zastanawiamy, czy zadania, jakie ma do wykonania ta osoba, są dla niej satysfakcjonujące i co możemy zrobić, żeby stworzyć taką przestrzeń w firmie, żeby te zadania właśnie były takie, wyeliminować te, które są dla tej osoby tak zwanym niesieniem pianina, czyli czymś względnie niewygodnym i żeby wszystkim pracowało się po prostu efektywniej i ze sobą lepiej. I u nas to siadło na tyle mocno, że zbudowaliśmy nawet identyfikację wizualną, czyli to, w jaki sposób firma została obrandowiona właśnie na podstawie indywidualnych wyników badania FRIS. I bardzo mocno samo badanie weszło w DNA firmy. I ja też wtedy dostałem propozycję od FRISa, bo mnie też to siadło, tak badanie osobiście, że się zacząłem tym interesować, rozmawiać. Z FRISem zbudowaliśmy swojego rodzaju relację, która trwa do dzisiaj i realizujemy dzisiaj inne projekty wspólnie. I zostałem zaproszony po prostu do tego, żeby zostać trenerem tego właśnie badania. I tak się zaczęło to u mnie z FRISem. Z Galupem? No to też trochę przypadek, trochę nie, po prostu tak jak Dorota wcześniej rozmawialiśmy o konsumpcji treści audio w czasach, kiedy można było się przemieszczać dużo swobodniej, to w tych czasach, kiedy się dużo więcej przemieszczałem, po prostu odbierałem różne treści audio. Być może tak jak niektórzy z Was trafiłem na Dominika Juszczyka, czyli człowieka, który jest takim najbardziej rozpoznawalnym ewangelistą Galupa w Polsce. Zacząłem się tym interesować, zrobiłem sobie pierwsze badanie w 2016 roku, wyszło mi moje top 5 talentów, które mi coś o mnie powiedziało i które rozumiałem na swój sposób. Niestety wtedy część z tych talentów rozumiałem chyba nie tak, jak zakładali to twórcy badania, bo tutaj też są różnice nawet w modelu biznesowym pomiędzy takim FRISem a Galupem, gdzie dostęp do Galupa ma każdy, wystarczy wpisać sobie na stronie internetowej, stronę internetową, kupić dostęp do badania i już robi się badanie, dostaje się wynik i wtedy należy coś z tym wynikiem zrobić, więc wykonać taką pracę po swojej stronie. W przypadku FRISa wynik dopiero poznaje się po konsultacji z kimś, kto został przygotowany do tego, żeby przeczytać to badanie, żeby je zinterpretować zgodnie z tym, jak stworzyli je twórcy, żeby właśnie nie było, albo żeby było jak najmniej miejsca na różnego rodzaju zniekształcenia, że ja sobie coś przeczytam na mój temat w moim raporcie i coś o sobie pomyślę, albo dobrego, albo złego. Chodzi o to, żeby był pewien filtr. No i wracając, zrobiłem sobie wtedy top 5 Galupa, gdzieś to tam było ze mną i nawet nadal ze mną jest, bo jak wejdziecie na mój profil na LinkedIn, to ja nadal mam tam wypisane moje top 5 talentów Galupa, bo to też jest pomocne, bo daje część odpowiedzi, które być może mamy w stosunku do siebie, w czym mogę być potencjalnie dobry i gdzie są moje talenty w kontekście tego badania. No a teraz ten Galup jest ze mną dużo mocniej, bo firma, z którą dzisiaj współpracuję, jesteśmy polsko-amerykańską firmą, Galup jest amerykańskim badaniem, czy tam Clifton Strengths Finder, bo tak jak powiedziałem, oni próbują się przebranżowić, ale w Polsce łatwiej jest powiedzieć Galup niż Clifton Strengths, więc teraz w organizacji, z którą współpracuję, kminimy nad tym, jak mocniej wdrożyć to badanie, żebyśmy używali naszych talentów dużo bardziej świadomie i przekuwali je w mocne strony. Bo mam takie też poczucie, że jak mówimy w Polsce o właśnie badaniu Galupa, to mówiąc o talentach, myślimy już mocne strony. A jest różnica pomiędzy talentem a mocną stroną. Nie wiem, czy wiecie. Wiecie? Ale wiesz, to powiedz dwa słowa, bo to pewnie powiedz, jakoś to czujemy, ale daj swoje spojrzenie. Różnica jest bardzo prosta. Talent jest czymś, co przychodzi nam naturalnie i może nam przeszkadzać i pomagać, bo są talenty dojrzałe i niedojrzałe. A mocna strona to już jest świadome wykorzystanie talentu w oparciu o naszą wiedzę, umiejętności i predyspozycje, czyli w sumie talent. Jest to po prostu mocna strona, czyli jesteśmy ze trzy kroki dalej z wykorzystaniem naszego talentu, niż po prostu, dam Wam przykład, jest taki talent learner, czyli jest on
przypisany często do osób, które po prostu lubią się uczyć. I uczenie się rzeczy przychodzi im z dużą łatwością. No bo po prostu jest coś ciekawego, to się tego nauczę. No i to jest taki talent. On mi przychodzi łatwo, uczenie się nowych rzeczy. Ale tak naprawdę w dłuższej perspektywie nic z tego nie musi wynikać. Bo mogę ćpać tą wiedzę, brzydko mówiąc. Czytać kolejne książki, robić kolejne kursy, chodzić na spotkania i nie iść z tym nigdzie dalej. Więc być może ten talent mam niedojrzały, więc gdybym poświęcił czas, wiedzę i umiejętności na to, żeby to, co się nauczę, przekuwać na coś praktycznego, to wtedy być może stałoby się moją mocną stroną. Tylko tu jest ważne dwie rzeczy. Czas, który muszę poświęcać i praktyka, którą muszę realizować. Bo od samego zgłębiania teorii, no to prawdopodobnie jesteśmy w stanie coś osiągnąć, ale relatywnie dużo mniej niż z praktycznego punktu widzenia. To tyle, jeśli chodzi o różnicę. Mam nadzieję, że to udało mi się przekazać. Czyli mocna strona w tle ma talent, ale musimy mieć świadomość, musimy mieć kontekst, po co tego używamy, żeby był konkretny efekt. Tak trochę opisu. Poświęcić na to czas, trochę praktyki, wyciągać jakąś refleksję, mieć wiedzę i szlifować umiejętności. To po prostu jest dużo więcej składowych na mocną stronę. Ale zdarza nam się, to też wasza ciekawość tutaj pokazuje, że myślimy o talentach tak, jakby były od razu mocnymi stronami. Okej, no jeśli wszyscy wiemy, o czym mówimy, to się nic nie dzieje, możemy tak myśleć. I też drugi taki skrót myślowy, który w naszym kraju jest bardzo powszechny, to często w tych wszystkich badaniach psychometrycznych mówi się w kontekście, zrobiłem sobie jakiś test. Zrobiłem sobie test Gallupa, test Frisa, Facet 5, RISA, tych badań jest trochę. Więc zachęcam was do tego, żebyście przestali myśleć o tym procesie jako o teście, bo w Polsce test kojarzy się często negatywnie. Bo test możecie oblać, na przykład mieć 5 na 10, 10 na 10, dobrą ocenę, złą ocenę, a tak naprawdę jak robicie sobie jakieś badanie psychometryczne, to jest pomiar. Wy sobie coś mierzycie. I nie znam badania, czekajcie, szukam w głowie, ale nie znam badania, które w jakikolwiek sposób wartościowałoby wyniki. Bo z tych badań też nigdy się nie dowiecie, co wy możecie w życiu robić tak naprawdę. I jeśli zdarza wam się interesować tego typu kwestiami, jesteście na przykład na grupach, na których ludzie rozmawiają o Gallupie, to tam od czasu do czasu ktoś wrzuca swoje talenty i zadaje pytanie, czy mógłbym być, nie wiem, dziennikarzem albo piekarzem, mając takie talenty, albo prezesem firmy, mając takie talenty. Nie ma odpowiedzi na to, czy ktoś mógłby, czy nie mógłby, bo tak naprawdę te badania o tym nie mówią. Te badania mówią tylko i wyłącznie to, jakie w przypadku Gallupa, jakie potencjalnie mamy talenty, w przypadku Frisa, do jakich zadań jesteśmy bardziej predysponowani, a które zadania będą nam przychodzić z dużo większą trudnością i w przypadku Frisa, w jaki sposób się komunikujemy z innymi ludźmi. No i do nas już należy poszukanie sobie odpowiedzi na pytanie, co my możemy robić w życiu, a przede wszystkim, co my chcemy robić w życiu. Bo często to, co robimy w życiu, a przynajmniej tak powinno być, jest skorelowane na przykład z naszymi wartościami. I tak jak wy spotykacie się na turkusowych śniadaniach, to prawdopodobnie wasze wartości gdzieś krążą wokół samej idei turkusu. I to tak naprawdę definiuje, czym się zajmujecie, a nie jakie sobie badanie zrobicie i z badania wam wyjdzie, że jesteście na przykład predysponowani do, nie wiem, zabezpieczania procesów albo nawiązywania relacji z ludźmi. Bo wyobrażam sobie, nie wiem, nie, to było zbyt w czarnym humorze porównanie, więc go nie wypowiem. Ale nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że jakiekolwiek badanie jest w stanie powiedzieć, co my możemy w życiu robić tak naprawdę. Może trochę podpowiedzieć, bo na przykład jak ja bym zrobił sobie dużo wcześniej Frisa, to bym dużo wcześniej zdiagnozował takie powody, dla których mnie jest trudno w korporacjach. Byłem pracownikiem 3 korporacji i w każdej z tych korporacji byłem mocno średni i dużo mnie kosztowało, żeby tam robić jakieś wyniki. I z punktu widzenia Frisa, no nie, żeby się odnieść w ogóle, czym jest to badanie, no to badanie przyporządkowuje ludzi do czterech stylów myślenia. I pierwszy styl to jest zawodnik,
czyli to są osoby, które są nastawione na realizację celów i bardzo cenią sobie swój czas, bo wiecie, czas jest potrzebny do realizacji celów, no nie, bo bez czasu to się nic nie zrobi. Więc zawodnik, realizacja celów. Tutaj bardzo upraszczam jakby co, no nie, więc miejcie to na względzie. Drugi styl myślenia to jest partner, czyli to jest osoba, która jest mocno nastawiona na drugą osobę, na budowanie relacji, na to, żeby widzieć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy ludźmi, miejscem i przez miejsce rozumiemy też przedmioty fizyczne znajdujące się w danej przestrzeni, ale też kontekstem sytuacji. I partnerzy często widzą świat z punktu widzenia systemu naczyń połączonych. Trzeci styl to są wizjonerzy. To są ludzie, którzy właśnie łatwo odnajdują się w zmianie i lubią ogólnie zmieniać. Ktoś przychodzi do nich z jakąś propozycją, wizjoner mówi, a zróbmy to inaczej. Albo inna sytuacja, umówiliśmy się nawet na jakiś proces. Wizjoner ma dużą łatwość, żeby w trakcie trwania tego procesu go zmienić, bo być może wydarzy się coś ciekawego. No i wizjonerzy myślą w sposób lateralny, czyli używając kreatywności. No i czwarty styl to są badacze, czyli osoby, które potrzebują danych i analizy, żeby stwierdzić, czy angażują się w dany temat, bo muszą najpierw rozważyć za i przeciw i stwierdzić przede wszystkim, czy to ma sens. No i wracając, dlaczego mnie było trudno w korporacji, a Fris by mi podpowiedział, dlaczego jest mi trudno. Ja jestem frisowym wizjonerem i mnie jest łatwo, zmieniam. Tak samo to spotkanie zaczynam na stojąco, a w sumie jak pomyślę, że już się zmęczyłem, nie będę miał żadnych przeciwwskazań takich wewnętrznych, że nagle zacznę sobie opuszczać biurko, no nie, i zaczniemy tak zjeżdżać. I żaden problem, no nie, dla mnie jako dla wizjonera, bo po prostu wpadam na pomysł, że zmieniam. I pracując w korporacjach, miałem takie szczęście, nieszczęście, nie wiem jak to nazwać, ale pracowałem po prostu na stanowiskach, w których nic nie mogłem zmienić. Po prostu wiecie jak jest w korporacji, być może wiecie, albo przynajmniej sobie zdajecie sprawę. Są procedury i świat jest już ułożony. I ja zaczynając pracę w korporacjach na starcie mojej kariery zawodowej, no, nie byłem w stanie wyjść nigdzie poza taki szczebel bezpośredniej obsługi klienta, gdzie po prostu wszystko mi przychodziło z góry i musiałem robić tak, jak mi kazano. I dla mnie to było trudne, bo wizjonerzy mają łatwość w omijaniu procedur, żeby osiągać założone cele, ale takimi trochę są jak koty, no nie? Chodzą niezależnymi swoimi ścieżkami. I mnie to po prostu gniotło, będąc w tych korporacjach, i to sprawiało, że byłem średniakiem. I nie byłem szczęśliwy. Poszedłem do branży IT. No i tak jak zaczynałem nasze dzisiejsze spotkanie, skąd się to we mnie wzięło, to mówiłem, że wpadłem na pomysł, że może zróbmy sobie jakieś badanie, więc mogłem sobie próbować już różnych rzeczy, miałem przestrzeń do tego, żeby zmieniać, żeby eksperymentować i korzystać ze swojego potencjału i predyspozycji. I to też wynika z mojego badania Fris, że tak mam, że jest mi względnie łatwo poruszać się w świecie idei i bardzo łatwo jest mi przełączyć się na taki analityczny sposób podejścia do świata. A nagle ktoś sobie może pomyśleć, aha, czyli pewnie, skoro jesteś analityczny, to pewnie umiesz w Excela. I tak i nie, bo wiecie co, z wizjonerami jest tak, że często sprawiamy wrażenie, że znamy się na wielu tematach. Jeżeli gdzieś coś łyknęliśmy, to łatwo nam to zostaje w szufladach i po prostu w odpowiedniej sytuacji my sobie to łączymy, te kropki. I ja umiem w Excela na takim poziomie, że mogę kogoś mile zaskoczyć, że potrafię robić różne rzeczy, a przez lata pracy właśnie w korporacjach z różnymi ludźmi, którzy potrafili Excela, i tu trochę przejdę na galupa, bo mam taki talent input, czyli gromadzenie wiedzy i danych, to ja sobie zgromadziłem taki swój arkusz, mam taki magiczny swój arkusz Excela, w którym mam pozapisywane takie, ja to nazywam formuły typu wow, że jak zrobię gdzieś taką formułę, to ludzie mówią, wow, ty to umiesz Excela. A ja mówię, wiesz co, mam taki arkusz, który po prostu, mam go chyba od 5 lat i po prostu jak trafię na jakąś ciekawą formułę, która wiem, że mi się może kiedyś przydać, to tam zapisuję. I to jest właśnie to takie, wiecie, wizjonerstwo trochę, czyli łączenie kropek połączone z galupem, czyli input, gromadzenie danych i później wykorzystywanie tego w realnym świecie. Więc gdybyście mnie zapytali, jaka jest moja mocna strona, to bym powiedział, że potrafię wykorzystać w realnym świecie to, co zgromadziłem na przestrzeni ostatnich lat w praktyczny, użyteczny, biznesowy sposób. I poświęciłem na to praktykę i czas,
i musiałem zgromadzić wiedzę i trenować umiejętności, żeby przekuć to dopiero w moją mocną stronę. Więc widzicie, samo otrzymanie raportu, gdzie jest na przykład napisane, że potrafisz to robić, no nie jest napisane, jak potrafisz to robić. Często raporty są tak skonstruowane, że mówią w kategorii co. Czyli co to jest ten input, gromadzenie danych, ale nie jest napisane jak. Znaczy tam w raporcie może być, ale to wcale nie musi być o was. I nie jest na przykład napisane, jak to robić w waszej rzeczywistości skutecznie. No i wtedy dochodzi ta kwestia tej praktyki i budowania tej świadomości i na przykład pracy z kimś z zewnątrz, albo z coachem, albo z partnerem produktywności. W Galupie są partnerzy produktywności, że szukacie sobie osoby, która ma podobne talenty do waszych i się zastanawiacie, jak macie wy, jak mają te osoby i gdzie jesteście skuteczni, a gdzie nie. Albo szukacie innych rozwiązań. Albo spotykamy się na takich spotkaniach i się zderzamy z różnymi ideami. Maćku, tak jak mówisz, to odnoszę wrażenie, że Gallup i Fritz poniekąd się uzupełniają. To są po prostu inne perspektywy, tak, popraw mnie ewentualnie. No, tak bardzo upraszczając, Gallup patrzy na talenty, jakie mamy, jakie nie, a Fritz patrzy bardziej na style myślenia, style działania, komunikację, tak? Coś w tym sensie. Jak to skleimy, mamy taki troszkę szerszy obraz. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to też jest pewien obraz, pewna mapa, a nie teren, tak? Mhm. Jeśli sobie zrobicie więcej niż jedno badanie, to tak jak Andrzej powiedziałeś, nie poprawiałem cię, kiwałem głową, tak masz rację, one się uzupełniają, macie po prostu szerszą perspektywę na siebie samych i jak sobie zrobicie jedno badanie, to spojrzycie na siebie patrząc w jedno lustro, no nie? Jak zrobicie drugie badanie, to być może spojrzycie na siebie z punktu widzenia innego lustra, albo trochę przestawicie to lustro, z którego właśnie skorzystaliście i zobaczycie siebie trochę z innej strony. Później zabawa polega na tym, a w zasadzie wyzwanie, żeby zrozumieć, jak to ze sobą koreluje i jak to na siebie wpływa. Bo tak, Gallup uzupełnia Frisa i Fris uzupełnia Gallupa, bo jak sobie zrobiłem Gallupa, to dostałem trochę inne odpowiedzi na swój temat niż robiąc Frisa. I Gallup to są głównie talenty, ale tam też są opisane takie nasze potencjalne zachowania w tak zwanym momencie zero, czyli kiedy pojawia się jakaś nowa sytuacja. Bo na przykład mając tego learnera, o którym wcześniej rozmawialiśmy, jeśli ktoś ma learnera, to jeśli się zdarzy okazja, żeby się czegoś nauczyć, to tej osobie będzie bardzo łatwo wejść w taki proces, że o, z chęcią się tego nauczę, bez jakiegoś, wiecie, większego zastanowienia, szczególnie jeśli to będzie z jakichś powodów dla tej osoby ciekawe lub wartościowe. Z mojej perspektywy, jak sobie zrobiłem Gallupa, robiłem go sobie dwa razy. To i były różnice w badaniu. Tutaj też musicie wiedzieć, że w przypadku Gallupa jest to według mnie powszechne, że nam się zmienia układ talentów, bo tam macie zestaw 34 talentów i one są ułożone od pierwszego do 34 i te, które są najwyżej, czyli od top 1 gdzieś do top 10, do top 15, to są tak zwane talenty always me, czyli względnie łatwo jest mi ich używać w różnych sytuacjach i nie muszę spalać dużo glukozy, żeby do nich sięgnąć. I to jest taka płynna granica, bo to może być też wasze top 10 albo top, nie wiem, 12. Nie jest to nigdzie powiedziane. Poniżej tego, czyli tam od, nie wiem, 15 do 20 są talenty typu sometimes me, przepraszam, czyli czasami ich używam wtedy, kiedy jest to dla mnie wygodne, kiedy mam już pewne strategie poznawcze tak już opracowane, że mogę sobie sięgnąć po jakiś dalszy talent i po prostu go użyć, bo to na przykład jest już moja mocna strona, bo nad tym pracowałem. No i są też talenty rarely me, czyli takie, które są gdzieś na dole naszej listy, do których sięgamy najrzadziej. No i to wszystko sprawia, że układanka zaczyna się robić bardziej skomplikowana, bo przede wszystkim są 34 talenty. Jest korelacja między talentami, czyli nawet jeśli tutaj jest nas teraz 9, jakbyśmy mieli w naszym top 10 te same talenty, to one mogłyby być poukładane na różnych miejscach tego top 10 i mogłoby się okazać, że mój talent X, który mamy wszyscy, to u każdego z nas objawia się trochę inaczej. Więc jest dynamika i korelacja talentów. A może się jeszcze okazać, że talenty, które mamy gdzieś tam z tyłu, one też wpływają na te, które mamy z przodu. I robi się taka pajęczyna. I żebyśmy wiedzieli, jak sensownie pracować z talentami, powinniśmy poświęcić na to czas i praktykę, żeby przekuć je w mocną stronę i przede wszystkim zrozumieć, z czym mamy do czynienia. W przypadku Frisa jest to dużo prostsze badanie, bo opiera się na 4 stylach myślenia,
czyli na tym kolorze oczu z waszej osobowości, który jest niezmienny. I to jest tak podstawa badania i filar. I z drugiej strony są style działania, które są kombinacją różnych stylów myślenia, ale tych kombinacji jest maksymalnie 16, a każdy z nas ma jedną. Więc mamy tak naprawdę we Frisie, mój wynik to jest wizjoner strateg, czyli dużo jednej perspektywy i dużo drugiej perspektywy i to jest u mnie aktywne. I dlatego zanim zaczęliśmy rozmawiać, to co różni Fris od innych badań, to, że na zawsze zapamiętacie swój wynik, jak sobie zrobicie to badanie. A teraz jak miałbym się zastanawiać nad moim top 10 talentów, czyli nadal w tej kategorii Always Me, tu mam drugi ekran, więc łatwo jest mi je znaleźć, no nie? Ale nie pamiętam. Mam dużą trudność, żeby sobie przypomnieć kolejność mojego top 5, czyli tych najbardziej manifestujących się we mnie talentów. I teraz, żeby pracować z talentami skutecznie, praktyka, czas i zrozumienie, czym one są, na dużo bardziej takim, według mnie, złożonym poziomie niż w przypadku na przykład Frisa, gdzie jest po prostu prościej i praktyczniej, ale to nie znaczy, że jedno badanie jest lepsze lub gorsze od drugiego, bo to wszystko zależy, czego wy potrzebujecie w danej chwili swojego życia. I teraz dam wam kolejną metaforę. Jak będę przesadzał, to dajcie jakoś znać, że już za dużo. Nie dajemy rady, ale wyobraźcie sobie, że życie, które prowadzicie, jest jak zupa. No nie jest jak jecie życie, no nie? Akurat w tej metaforze jest ono zupą. I teraz zupę je się najwygodniej, no łyżką, przynajmniej w naszym obszarze kulturowym, no nie? To je się zupę najwygodniej łyżką. I teraz w zależności od tego, jakim daniem jest wasze życie, bo może być innym daniem, to musicie wziąć odpowiednie narzędzie. I dobrze by było, żeby to narzędzie było właśnie łyżką. Więc jeśli galup jest dla was łyżką w tej sytuacji, to śmiało go używajcie. Bo akurat tego teraz potrzebujecie, galup daje wam te odpowiedzi na te pytania, których potrzebujecie. Ale gdyby okazało się, że przy wyborze narzędzia wybraliście widelec zamiast łyżki, to nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zjeść zupę widelcem. Da się, ale jest trudno. Troszkę inna technika musi być. Trochę tak. Więc wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie. I tych narzędzi jest naprawdę wiele. I mam wrażenie, że jest ich coraz więcej, pojawiają się jakieś takie autorskie, jest coraz więcej polskich. Warto też zrobić sobie taki research, co stoi za tym badaniem, czy ono jest rzetelne psychometrycznie. Psychometria to jest taka, w dużym uproszczeniu, statystyka w psychologii, no nie? Żeby na podstawie kwestionariusza, bo każde z tych badań jest zbudowane na podstawie jakiegoś kwestionariusza, żeby ocenić rzetelność tego badania. Czy ono w ogóle jest rzetelne. Kojarzycie to 16 osobowości, takie badanie popularne w internecie? Jakby co, ono nie jest rzetelne. Nie wiem, czy wam teraz zniszczyłem świat, czy nie, ale jest nierzetelne. Mogę gdzieś później podesłać artykuł na ten temat. 3 lata temu zostały przeprowadzone badania i wyszło, że po prostu to MBTI jest nierzetelne i tyle. I teraz okej, zrobicie sobie i dostaniecie, i czy zrobienie sobie takiego badania przyniesie nam jakąś, nie wiem, krzywdę? Jeśli podejdziecie do tego rozsądnie, to pewnie nie. A przez rozsądnie to bądźcie sceptykami. Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do wszystkich tych badań. Pomimo tego, że jestem certyfikowanym trenerem Frisa, partnerem Frisa i jestem też w Radzie Etyki Frisa, bo Fris jest chyba jedynym takim narzędziem psychometrycznym, które ma własną Radę Etyki i dbamy o to, żeby było wszystko robione pod kątem etycznym. I przez wszystko mam na myśli pracę trenerów, relacje z klientami, relacje ze sponsorami. Ale ja nadal wątpię w to narzędzie, bo mnie wiele razy zawiodło, kiedy za mocno uwierzyłem, że to jest odpowiedź na wszystkie pytania. Więc bądźcie sceptyczni. A czy Fris jest rzetelny w takim razie? Możesz jeszcze raz? Fris jest rzetelny. Jest coś takiego jak współczynnik Alfa Kronbacha. I to jest taki współczynnik, który mówi o tym, czy dane badanie jest rzetelne, czy też nie. I Fris spełnia wszystkie wymagania właśnie tego badania, czyli jeśli chodzi o rzetelność, stabilność, trafność, zarówno teoretyczną, fasadową i kryterialną. Tu się musiałem podeprzeć notatkami po prostu, bo psychometria nie jest moją najmocniejszą stroną. Ale warto też gdzieś o to zapytać.
i mieć po prostu takie poczucie, że wybieracie, nawet jeśli nie wiecie, jakie narzędzie wybrać, to warto z kimś o tym porozmawiać. I takim wyzwaniem w kontekście Gallupa, jakie widzę największym, to z jednej strony jest łatwy dostęp do tego badania. Wydajecie 200 zł, to chyba teraz tyle kosztuje, i możecie sobie sprawdzić swoje top 34 talenty. W jakiej kolejności je macie? Czy ktoś z was jest w ogóle przebadany Gallupem? Dorota, Tomek? Okej. No, więc dostajecie 40 stron raportów o sobie potencjalnie. I teraz musicie to zrozumieć, żeby wiedzieć, jak z tym pracować. No i możecie albo się udać na jakąś grupę facebookową i liczyć na to, że ludzie, którzy się tam wypowiadają, wiedzą, o czym mówią, albo poszukać sobie kogoś, kto się na tym zna i na przykład spotkać się na jedną sesję z kimś, kto wam opowie wasz talent, albo przynajmniej stworzy wam przestrzeń do tego, żeby się pozderzać, czyli jak wy rozumiecie swoje talenty versus jak te talenty rozumiał twórca badania i co wy możecie z tym zrobić. Bo jak sobie zrobimy jakikolwiek taki badanie, to no przeczytamy, zrozumiemy po swojemu i albo to weźmiemy, albo stwierdzimy, że się z tym nie zgadzam. I rzeczywiście można się z tym nie zgadzać, bo pamiętajcie o jednej najważniejszej zasadzie. Klient ma zawsze rację, bo zna siebie najlepiej. A zadaniem osoby, która przeprowadza przez proces, jest stworzyć przestrzeń do tego, żeby klient mógł się nad tym pozastanawiać, albo pozderzać, albo poczuć, jak się czuje w kontekście swojego wyniku, żeby mógł stwierdzić, na ile to jest o nim albo o niej. Więc to, te badania, one nam bardzo mogą pomagać, na przykład w budowaniu turkusowych organizacji, bo będą nam trochę ułatwiać komunikację wewnątrz organizacji. Czyli na przykład, jeśli ja jestem osobą, która lubi szybko przechodzić do działania i nie potrzebuje dużo czasu na analizę, to warto wiedzieć, że przychodząc do mnie, lepiej jest przyjść od razu z jakimiś gotowymi action planami, a nie prosić mnie o to, żebym teraz robił analizę tematu, na który ja i tak nie mam czasu. Jakby co, ja mam odwrotnie, lubię analizować. Więc, no to, więc to jest jedna rzecz. To badasz, a nie wizjoner? No ja jestem taki, we Frisie to się nazywa styl alternatywny, bo mnie bardzo łatwo wiąże się idee z analizami i to jest strategów jest 3% w społeczeństwie, czyli relatywnie najmniej ze wszystkich i to jest taki dosyć specyficzny wynik. I Maciek, można by... jak mogę zapytać w tym miejscu, bo to mi odpowiada też, no generalnie to jest bardziej chyba o Younga się wszystkie i tak te metody gdzieś tam opierają, o te cztery kolory. I teraz pytanie, no bo czy tak jak mówisz, że jesteś, masz i wizjonera i badacza, czy to jest, tak odpowiada diskowi czy kolorom, że jesteś żółto-niebieski i to jest ta najmniejsza część w społeczeństwie, która występuje? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. W disku wyszły mi trzy jakieś litery, ale nie pamiętam, które dzisiaj, szczerze powiedziawszy. I w kontekście Frisa, bo Young to jest wielka piątka, tak? To Frizz nie do końca na tym bazuje. Frizz bazuje bardziej na refleksyjności, impulsywności, tempie poznawczym, na otwartości lub na zależności lub niezależności od pola. To są trochę inne rzeczy, które badał Young. Więc tutaj też nawet trudno powiedzieć o tym, czy... Bo badacz kojarzy się na przykład, badacz, czyli ktoś nastawiony na analizę, kojarzy się od razu na przykład, że a to pewnie jakiś introwertyk na pewno będzie, no nie? Można sobie tak pomyśleć. Niekoniecznie, ale no, to pewnie bardziej takie kwestie, że no nie przyjmuje, że bardziej na danych opiera swoją wiedzę, tak? A nie na intuicji, jakbym powiedziała, wizjoner. Ale to są, wiesz, inne kwestie. Tylko byłam właśnie ciekawa. No i tu właśnie, czy właśnie takie... poruszyłaś jakby co tempo poznawcze. Czy czyli taki inny parametr, no? Czy takie przeciwne, nie wiem, style myślenia, czy też byśmy powiedzieli, nie wiem, kolory osobowości, czy tam literki w disku, czy to jest faktycznie tak, że to się zdarza bardzo, bardzo, bardzo rzadko? Trzeba by było Paula rzucić okiem na dane statystyczne. Teraz mnie się uruchomił badacz, no. ile tego jest, ale ja mogę wejść w moje wizjonerskie obszary i zacząć generalizować. Bo jak znacie jakichś wizjonerów, to są ludzie, którzy z łatwością generalizują i mogę ci powiedzieć, tak, to jest powszechne.
bez wchodzenia w dane, ale tak jak w moim przypadku jestem też mocno analityczny, więc ja od razu się łapę tak, zaraz, tutaj nie możemy tak generalizować, przynajmniej nie w tym temacie. Jedno, co należy wiedzieć, to... No, Robert? Cześć, witam wszystkich. Cześć. Tak, przyszło mi do głowy takie pytanie do ciebie właściwie, albo do osób, które wiedzą. W jaki sposób jest to wykorzystywane w firmach, a dokładnie jest nas na przykład tutaj 9 osób i gdybym chciał przyjść, nie wiem, albo do Doroty, albo do Tomka, tak, to skąd będę wiedział, że Dorota ma taki katalog mocy, tak, a Tomek ma trochę inny. Na przykład Tomek, nie wiem, potrzebuje więcej czasu, czyli nie mogę przyjść do niego od razu z jakimś tam i wrzucić mu jakiś konkretny temat, a Dorota na przykład sobie z tym poradzi błyskawicznie, bo ma inne jakości. Czy w firmach są tworzone jakieś, nie wiem, identyfikacje osób, czy jak to jest, no nie? Bo ja rozumiem jako menadżer na przykład, podczas rozmowy mogę się zorientować, kto jakie ma właściwości, bądź talenty, bądź to, co wychodzi z Frisa, no nie? To jak już to odpowiadam. W czasach przedpandemicznych, jak zdarzało nam się dużo częściej bywać w biurach i na przykład w biurach mieliśmy monitor przed stojący na biurku i akurat na wejściu był monitor, że widać było tył monitora, to jeden z moich klientów sobie nakleił kartkę z instrukcją obsługi z zaznaczeniem, jakim jest stylem myślenia według Frisa. Na takiej zasadzie, że przychodzicie do tej osoby i widzicie, aha, to jest ten styl myślenia, więc potencjalnie powinienem mieć taką i taką tutaj strategię podejścia do tej osoby, żeby nam było ze sobą ok. To jest jeden przykład. Drugi przykład, znam taką firmę, która sobie wydrukowała opaski, takie wiecie, kolorowe, gumowe, że jak też byli w biurach, to widać było po opasce, że jestem takim, a nie innym stylem myślenia, żeby tego nie pamiętać, bo zapamiętywanie jest rzeczywiście trudne. Kojarzycie Slacka, taki komunikator? Teraz taki komunikator jak Messenger, żeby uprościć, no nie? I na Messengerze też mam jakiś swój profil, imię i nazwisko, zdjęcie i tak dalej. I teraz wielokanałowy, Slack jest wielokanałowy w stosunku do Messengera, no. Tak, ale służy do komunikacji pomiędzy ludźmi. I teraz wprowadziliśmy sobie coś takiego, dodaliśmy sobie pole do profilu, po prostu pod imieniem i nazwiskiem ludzie wpisują swoje talenty. Po to, żeby sami ludzie nie musieli pamiętać, jakie mają talenty, gdy się pojawia jakaś dyskusja o talentach, więc sobie odpalam swój profil i patrzę, ok, tu mam to, to i to, ok. A z drugiej strony, jak chcę zobaczyć, z kim rozmawiam i potencjalnie, czy w tej rozmowie słyszę jakieś talenty, to sobie mogę kliknąć na profil tej osoby i też zobaczyć, że są takie i takie. Z kolei przykład firmy, o której opowiadałem na samym początku, to jest firma E-Engine, E-Engine. Jak sobie wejdziecie na stronę internetową tej firmy i tam jest sekcja o nas i tam jest zespół projektowy, to ludzie mają podane swoje style myślenia i style działania z Frisa tak na dzień dobry, bo tak jak powiedziałem, nam to wtedy weszło bardzo mocno i do tego stopnia, że nawet w stopce mailowej, jak byłem w E-Engine, miałem też napisane, jakim jestem stylem i linkowało to do miejsca, gdzie klient mógł sobie przeczytać, jak ze mną dealować. Paula, chciałaś coś powiedzieć? Tak, chciałam zapytać, Maćku, wiesz, z kolei teraz mi się włączyło kwestionowanie tego, co mówisz trochę. Takie pytanie, że na ile to pomaga, na ile to przeszkadza. Czy przypadkiem nie jest tak, że to też etykietuje trochę? No i w pewnym stopniu może nas ograniczać. Dzięki za to pytanie. Czekałem, aż ono się wreszcie pojawi. Nie róbmy tego, nie etykietujmy i nie bierzmy tych badań, tak jak powiedziałem gdzieś wcześniej, że za mocno w nie nie wierzmy. W sensie one pomagają. Jeśli mamy to szczególnie przegadane z drugą osobą, jak ty masz i rzeczywiście ta osoba mówi dokładnie tak jak w tym badaniu, to też jeszcze bym nie brał tego na 100%, bo pamiętajcie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest człowiek. Czyli coś, co nas triggeruje z zewnątrz albo z wewnątrz, zależy, i nasze zachowanie, które jest na zewnątrz, jest podyktowane tak bardzo wieloma aspektami właśnie naszej osobowości, przede wszystkim kontekstu, że to jest bardzo złożone i tak jak Paula powiedziałaś, może przeszkadzać. I na przykład spotykacie kogoś albo jesteście po takiej sesji, gdzie ktoś wam opowiedział, jaki wy macie wynik, czy to w Disku, Faceit 5, Frisie, Galupie, Risie i w ogóle
w jakimkolwiek badaniu, jesteście po takiej sesji, jesteście trochę nabuzowani, no nie? No bo po takiej sesji klienci często mają takie poczucie, że wow, teraz wiem dużo o sobie albo dużo wiem o innych ludziach dookoła mnie, jak mogą mieć. I zaczyna się takie etykietowanie, o którym powiedziałaś. Idę po bułki do piekarni, pani czy pan piekarz sprzedają mi bułki, bułki wyglądają w jakiś sposób albo zostałem obsłużony w taki, a nie inny sposób. Myślę sobie, o, ta pani albo pan to pewnie zawodnik, bo tak mnie obsłużył albo obsłużyła. A może się po prostu okazać, że w tej sytuacji zawodowej ta osoba korzysta nie tyle ze swojej natury, co ze swoich kompetencji, bo na przykład pracując na danym stanowisku musicie trochę swoją naturę wypłaszczyć. I tak często jest w dużych organizacjach, które mają taką strukturę, gdzie muszą być właśnie pewne zasady, musimy zachowywać się w taki, a nie inny sposób, nie wiem, dress code i tak dalej. I nie możemy sobie popuścić wodzy dla naszej natury, więc musimy się wypłaszczyć i czasami jest tak, że w pracy ludzie mogą nas postrzegać X, a w domu możemy być Y. I to może nas dużo kosztować, na przykład praca w takim środowisku, gdzie musimy się wypłaszczać i trochę się dostosowywać i do jakiegoś stopnia możemy przyswoić te zachowania i tą naturę, bo w jakimś stopniu możemy się wypłaszczyć, ale nasza baza będzie zawsze tą, która jest gdzieś tam w nas zdefiniowana, tak jak są style myślenia Freeze. To nawet jeżeli ktoś ma taki styl, to się nazywa wszechstronny, czyli może korzystać z trzech aktywnych perspektyw, z czterech, i ludzie w pracy postrzegają tą osobę w takiej sytuacji tak, w takiej tak, a w takiej tak, to baza tej osoby zawsze będzie wracać, szczególnie w takich spontanicznych sytuacjach, do tej dominującej perspektywy. I możemy się po prostu przejechać. Byłem kiedyś na takim szkoleniu, na którym mnie bardzo słabo było słychać pierwszego dnia. Ludzie przez cały dzień mi pisali, że w ogóle cię nie słychać. Następnego dnia pojawiam się z nowymi słuchawkami i słychać mnie super, po prostu żyleta. I pisze do mnie jedna z uczestniczek na prywatnej wiadomości, że świetnie cię dzisiaj słychać. No nie? Ja jej odpisuję, że się cieszę. Wczoraj kupiłem sobie te słuchawki, dlatego jest zmiana. I ona mi odpisuje, że działasz błyskawicznie. I teraz jakby była po takiej sesji jakiegokolwiek badania, w którym dowiedziałaby się, że są ludzie, którzy działają czasami szybciej niż inni, bo od, nie wiem, pomysłu od razu przechodzą do działania, mogłaby pomyśleć, że jestem taką osobą. Jednego dnia nie było mnie słychać, drugiego dnia żyleta. Jej odpisuję, dzięki. 3 miesiące zbierałem się do kupienia tych słuchawek. Musiałem obejrzeć całego YouTube'a, poczytać. Znałem kogoś, kto miał takie słuchawki, więc sobie je włożyłem do ucha i tak dalej, i tak dalej. Więc była bardzo długa ścieżka, wiecie, analityczna, zanim to się wydarzyło. Ale ktoś z zewnątrz mógłby mi przypiąć tą etykietę takiego szybko działającego. Zresztą z Andrzejem też się bardzo długo umawialiśmy na to spotkanie. Ze mną się trudno jest umówić na to spotkanie, bo ciągle mówię, muszę sprawdzić w moim kalendarzu, no nie. Im dalej się umówimy w przyszłość, tym ze mną łatwiej się umówić mimo wszystko. A są ludzie, którzy mówią... Maciek, to jeszcze jest chyba z czasów, kiedy ja byłam w turkusowych śniadaniach i chyba na samym początku jeszcze się zgadywaliśmy na termin. Także tak, potwierdzam to długo. Ja mam bardzo długi moment startu, ale to też, wiecie, i to wynika z badania. Aczkolwiek z badania może nie wynikać, że ktoś ma krótki moment startu, a mogą być takie sytuacje w życiu tej osoby, że będą takie sytuacje i się zaczniecie dziwić, wow, przecież w badaniu jest napisane coś innego. No właśnie, bo teren to nie mapa, nie? Jest też kontekst. Może być jakaś sytuacja, która ciśnie i nie ma przestrzeni na to, żeby się zastanawiać, albo wręcz przeciwnie. W danych sytuacjach naszego życia musi być przestrzeń, żeby się zastanawiać i nie możemy zawsze działać w myśl zasady króla Juliana, no nie? Oglądaliście Madagaskar. Róbmy, róbmy, zanim stwierdzimy, że to bez sensu. No. Maciek, nie, nie, nie etykietujmy. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie, bo w sumie tak mnie teraz zainspirowałeś do pozderzania myśli w takim kontekście. Ja na przykład spotkałam się wiele razy, chociaż pracowałam z firmami, w których byli przebadani ludzie w ogóle na tam wszystkie różne możliwe testy, ale pierwszy błąd był taki, że nikt z tego nie korzystał. To w ogóle jakby tak sobie poczytaliśmy się, dowiedzieliśmy, ale nic z tego nie wynika. A druga rzecz jest taka, że no nawet jeśli my to o sobie wiemy, to ja powiem na przykład z perspektywy lidera, że mi czasami to dla mnie było zgubne. Też ta wiedza. Tu jeszcze odpowiadając Robertowi na jego pytanie, jak się dowiedzieć, to ja bym po prostu zapytała ludzi,
kto na przykład w tym talencie się czuje dobrze na ten moment i czy chciałby realizować dane zadanie. No i to z mojej praktyki wychodzi, że się sprawdza chyba najlepiej. Z kolei chciałam was też podpytać, jak wy myślicie, bo okazywało się, że najtrudniejszym wyzwaniem dla mnie jako lidera, czy tam projekt menadżera, było to, żeby się przełączać między wszystkimi stylami, czyli to, co ty mówisz, że na przykład wiem, kto jaką ma tam kolor karteczkę tą z tyłu, czy tam jaką opaskę. I ja rozmawiając, nie wiem, z 5 czy tam 7 osobami, próbowałam rozmawiać tym stylem komunikacji do tej osoby, jaki ona ma, żeby to było najbardziej zrozumiałe. Ale to jest mega wyczerpujące dla tej osoby. I teraz pytanie, co zrobić, żeby odwrócić? Czyli każdy, żeby miał świadomość swojego stylu i zadbał bardziej też o to, żeby być rozumianym przez inne osoby, a nie to, że ktoś z drugiej strony się dostosowuje do naszego stylu. Bo po prostu dla jednej czy dwóch osób, które zarządzają, może być to bardzo trudne, żeby ogarniać wszystkich dookoła, tak, jaki mają styl. Jeszcze to gdzieś odnaleźć ten swój i tego nie zgubić po prostu. Co o tym myślicie? To ja może... O, Robert, dawaj, śmiało. Tak. Myślę, że na bieżąco nie jesteśmy w stanie pamiętać i używać. Może wobec garstki osób, natomiast nie wobec jakiejś szerszej grupy. Natomiast w sytuacjach ważnych, no to warto, abyśmy się tym posilili, tak? Jeżeli chcę kogoś zachęcić do tego, aby zorganizował jakiś warsztat, tak? Bo ja działam też w klubach Toastmasters, więc organizujemy takie rzeczy. Jako, że jest to zupełnie wolontariacka organizacja, nie płacimy, więc nie ma żadnych bonusów, dlatego trzeba znaleźć jakiś sposób, aby kogoś zachęcić, aby podzielił się swoją wiedzą z innymi. Ja osobiście posiłkuję się innym badaniem, trochę starszym, bo jest to numerologia, którą zajmuję się od długiego czasu i ona mi się sprawdza. No badanie jak badanie, każde inne na dobrą sprawę. I to mi ułatwia, ale wobec sytuacji takich ważnych, na których mi zależy, na których wiem, że nie wiem, jeżeli uderzę w temat, dajmy na to, nie wiem, ego albo popularności, albo jakichś humanitarnych aspektów, tak, to u tej osoby to zadziała, tak. Albo a w innym przypadku by to nie zadziałało, ale tylko w sytuacjach ważnych, czyli też aspekt etyczny, no nie można nadużywać czegoś takiego, prawda? Bo jeżeli wiem, że dany sznurek pociągnięty u danej osoby wyzwoli reakcję, to nie może to być no nadużywane, tak uważam, tak? Chyba trzeba ocenić sytuację. Jak mogę, to jeszcze jedną rzecz doprecyzuję, bo może podam wam przykład, żeby też było, czasem te moje myśli są dość enigmatyczne, w głowie to mi się bardziej jakoś uznaje pokładane. Chodziło mi o taki przykład, że powiedzmy, że z analizy jakiegoś badania wynika, że nawet ktoś nie lubi pisać raportów. Natomiast szef, wiedząc o tym, twierdzi, on akurat ma taki styl, który, czy szef, czy współpracownik, że on potrzebuje tych raportów, bo w ten sposób jest w stanie zanalizować dopiero sytuację i dane. No i teraz, co ta wiedza wzajemnie tych osób na ten temat mówi tym osobom, jak one mogą pomóc sobie w pracy? I pytanie, czy to powinno wynikać z tego, że ja na przykład nie lubię pisać raportów i przypomnę o tym drugiej osobie, powiem, słuchaj, przecież wiesz, że ja nie lubię pisać raportów, bo widzisz chyba, że mam taki i taki kolor, albo to wyszło z mojego badania, to po prostu mi tego nie zlecaj. I gdzie jest ta piłeczka, ta odpowiedzialność? Czy ktoś powinien się zwracać do tego, jak on lubi, żeby ktoś się dostosował, czy raczej w drugą stronę? To my mamy cały czas dostosowywać się do wszystkich dookoła. Jak pogodzić, żeby to nie budowało jakichś konfliktów niepotrzebnych, ta wiedza, którą możemy mieć. Bo jeszcze jest gorzej, jak jest świadomość tego, bo jak nie wiemy, że nie wiemy, no to pół biedy. Ale jak już zrobimy te badania i się okazuje, że wiemy i z nich nie korzystamy, no to wtedy mogą się pojawić jakieś konflikty na tym polu. A jak to jest z waszego doświadczenia?
To ja może, tak jak cię słucham, to myślę sobie, że w zasadzie chyba nie ma wykluczających się potrzeb, tylko pewnie nie ma strategii, która zaspokoiłaby obie potrzeby, więc kwestia tego, żeby się po prostu jakoś porozumieć i dogadać, jak jest jakieś pole porozumienia, to pewnie można sobie wypracować taki kompromis. Ale ja wam też chciałem powiedzieć, bo mam takie doświadczenia i też miałem taką wizję kiedyś, żeby mocno zbudować zespół w oparciu o właśnie pewnego rodzaju badania. I myśmy sobie tak wymyślili, że trochę będziemy handlować tymi talentami. Nie? Ja prowadziłem wtedy pracownię architektoniczną, czyli projektowy to jest proces wymyślania, kreatywności, potem rzeźbienia technicznego i na końcu jakiegoś tam drukowania, spinania i składania, więc przeplatają się różne umiejętności danego projektanta na różnych etapach. I próbowaliśmy czegoś takiego, że osoba czy człowiek jeden wymyśla, nie? Więc on będzie cały czas wymyślał różne rzeczy innym, potem będzie rzucał do innego, który lubi rzeźbić i zamyka się w tym rzeźbieniu i potem on to daje komuś innemu. Nie ogarnęliśmy, nie poradziliśmy sobie z tym. To po prostu było tak, że wszystko się nam... No były takie momenty, że nikt nie chciał czegoś ruszyć, albo wiecie, albo ten osoba, która wymyślała, już po prostu się nawymyślała i chciała też porzeźbić, ale ten rzeźbiarz nie chciał oddać i tak dalej, nie? Finalnie przeszliśmy do takiego procesu, gdzie jednak jedna osoba od początku do końca robi wszystko, tylko wspiera się trochę innymi osobami. To jest na zasadzie takiej właśnie pomocy kumplowskiej, ale to, czym chcę tu powiedzieć, no to jest tak, że po prostu no, czasami ten raport trzeba napisać, nie? Mimo, jakby nie oddam tego raportu komu innemu, bo muszę go napisać, bo on jest w procesie. Natomiast no, może on nie musi być po prostu takim wyżyłowanym raportem, nie? Takim jak ta osoba oczekuje, że on ma 300 punktów, może mieć 20, i nie musi zajmować 3 godzin, tylko może da się go w 10 minut zrobić. Nie? Ja myślę, że tutaj poruszyliście bardzo ważny aspekt, mianowicie ryzyko, jakie stoi za takim kurczowym trzymaniem się tej mapy. Ta mapa ma ułatwić podróż, a nie nakazać wam sztywne postępowanie tak, a nie inaczej. Sto procent Dorota powiedziałaś. O, przepraszam Dominika, to ja tylko dorzucę od siebie. Bo tutaj też nie możemy tego traktować jako wymówkę. Tak jak dałaś ten przykład z pisaniem raportów. Przecież widzisz w moim raporcie, że nie powinienem pisać raportów, bo tak ktoś o mnie napisał. No, jak dostajemy tą mapę, to możemy traktować to jako wymówkę, że na przykład, nie wiem, wyszło mi z raportu, że bardziej jestem skuteczny w pracy indywidualnej, więc nie dawajcie mnie do pokoju, gdzie są ludzie, na przykład, no nie? Bo wolę siedzieć w jakiejś piwnicy i dłubać sobie jakieś swoje tematy w ogóle odklejone od całej rzeczywistości. O tych rzeczach należy ze sobą rozmawiać i tak samo jak ty, Tomek, mówiłeś, że chcieliście przypisać, że ktoś do wymyślania, ktoś do tam grzebania, to też pamiętajcie o tym, że nawet jeśli w naszym raporcie nie jest napisane na przykład, że na przykład jest napisane, że to jest kreatywna osoba, to czasami się pojawia takie poczucie, że okej, ty jesteś kreatywny, to wymyśl coś. Ale to tak nie działa przecież, nie? I to też wcale nie znaczy, że jak ja nie mam napisane, że jestem kreatywny, to że nie będę kreatywny. Tak samo czasami w tych raportach możecie przeczytać, że na przykład dany styl czy dany wynik ma, nie wiem, trudność w byciu spontanicznym w takim rozumieniu, jak wszyscy to rozumiemy, że rzucam wszystko, jadę w Bieszczady w dużym uproszczeniu. Więc każdy z nas potrafi być na przykład też spontaniczny, ale na swoich warunkach. I trzecia rzecz jest taka, to wszyscy jesteśmy dorośli i wszyscy mamy jakieś wartości, o których też wcześniej trochę rozmawialiśmy. I nawet jeżeli jakieś zadanie jest dla mnie tym przysłowiowym niesieniem pianina, nie chcę tego robić, nie lubię tego robić, nie umiem tego robić, to robię, bo na przykład tego wymaga dobro organizacji, dobro mojego zespołu, tego, żebym czuł się okej ze sobą, nawet jeżeli czegoś nie lubię robić, to żebym czuł się okej, znaczy nie lubię, jest to po prostu dla mnie trudne poznawczo. Na przykład analizowanie swojego budżetu rocznego, no nie? Wiem, że jest to dla mnie super upierdliwe, ale robię to,
bo przyniesie to korzyść mnie, mojej rodzinie i po prostu wszystkim będzie żyło się lepiej. Dzięki. To ja jeszcze dołożę swoje, dlatego że jakby mnie zainspirowało bardzo to, co Paulina powiedziała, bo dla mnie było to bardzo w punkt, jeśli chodzi o takie obiekcje, ale też wam powiem ze własnych doświadczeń lata temu jeszcze, jak Insight się pojawił, czyli to dopasowanie kolorystyczne, tak? Czerwony, niebieski, żółty, zielony. Pamiętam, że robiłam dla jednej z firm, z którą pracowałam, taką sesję i pracowaliśmy wtedy w tych kolorach i rzeczywiście stało się dokładnie to, co Paulina powiedziała, czyli jakby organizacja poszła w tym kierunku, że menadżerowie tak się zaczęli skupiać na tym, żeby dopasowywać się do swoich pracowników, że to wszystko zaczęło być śmieszne po prostu, bo tak jest, że naturalnie no nie damy rady, jeżeli ktoś jest mocno analityczny i mocno badawczy i oparty na konkretach, on nie da rady wprowadzać w styl swojej wypowiedzi opisówki, tak? Więc to zaczynało wyglądać śmiesznie i tak z własnych doświadczeń wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o naszą świadomość. O to, żebyśmy wiedzieli, jacy my jesteśmy, tak? Co jest moją mocną i słabą stroną i żebyśmy wiedzieli w tym momencie, jak dostajemy raport do napisania, słuchaj, ja go zrobię, ale to nie jest, będzie super, tak? Miej świadomość, że ja to robię, ale ja się w tym najlepiej nie czuję i myślę, że tu jest ważne, żeby jedna i druga strona się lepiej rozumiała, żeby ten twój przełożony, czy ty jako przełożony, żebyś akceptował to, że ta osoba sobie może z tym nie poradzić nie dlatego, że nie chce, czy robi na złość, czy jest leniwa i ma to gdzieś, tylko dlatego, że po prostu to nie jest wpisane w jej DNA, tak? I to już nam ułatwi, ale ja bym nie wchodziła w takie rzeczy, że rzeczywiście dopasowujemy się, bo tak jak wam mówię, z własnym doświadczeniem wiem, że to rozsypuje bardziej niż łączy. Dzięki Dominiko, że powiedziałaś właśnie te słowa, bo dla mnie tak jest, że odpowiedzialność, to jakbym dokleiła to wszystko o tych różnych testach, czy tam osobowościach, kolorach, jak to byśmy nie nazywali, numerkach, to zawsze jest kwestia samoświadomości. I w kontekście turkusu to mi się bardzo klei z odpowiedzialnością, czyli moja samoświadomość i moja odpowiedzialność za siebie. I też to jest dobra baza do komunikacji. Czyli jak ja znam siebie, wiem, gdzie są moje mocne strony, wiem, gdzie mam potencjał, to nie jest odpowiedzialnością mojego szefa czy współpracowników wiedzieć, jaka ja jestem i mi dopasować te zadania, tylko z drugiej strony, żeby to w drugą stronę działało. I na przykład jak ja wiedziałam, że mój szef daje mi raport, oczekuje po prostu po miesiącu, że ja mu przedstawię raport, to mu powiedziałam, słuchaj, dobrze wiesz, bo mi robiłeś bliska, że to nie leży w mojej naturze, przynajmniej taki, że ja ci to wysmaruję i dostaniesz to, nie wiem, mailem w Excelu. Ja ci to mogę, nie wiem, opowiedzieć, możemy się umówić na kawę, ja ci to wszystko opowiem, nie wiem, nagram ci to jakkolwiek, czyli bardziej szukania strategii takich, które odpowiadają jednej i drugiej stronie, czyli efekt był taki, że on dostał tą informację, tylko ja mając świadomość tego, że jak tą informację lubię przekazywać, to się z nim dogadałam, żeby to było dla nas dogodne. No i właśnie to często spotkałam firmy, które robią te badania, bo to jest popularne i korzystają z różnych technologii czy tam technik badania, ale później trudno jest im przełożyć to na firmę. I też przy tych badaniach ważne jest, żeby przekładać to, zawsze tak w mojej ocenie jest, że na warstwę komunikacyjną, że to ma nam usprawniać komunikację z innymi osobami, że jak my siebie znamy i trochę wiemy też o innych, no to wtedy jest się łatwiej i szybciej dogadać, tak? Nie wrzucamy sobie właśnie takich rzeczy, których nie lubimy. I to tak jak Maciek powiedział, że to jest takie robienie rzeczy, których nie lubię, ale muszę, to oj, strasznie tutaj moja potrzeba wolności i właśnie bazowania. Teraz się mi pojawiło pytanie, to po cholerę my się badamy. Jakby jak wiemy, gdzie są nasze mocne strony i te potencjały, na czym my chcemy budować, to po co robić coś wbrew sobie? Żeby ta wiedza ma służyć temu, żeby w zespołach jesteśmy tak różnorodni, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że da się. Da się zawsze znaleźć kogoś, kto będzie bardziej się w tym lepiej czuł niż my. Czy jak nam coś zupełnie nie pasuje, tak? To nie ma co się zmuszać do tego, bo to będzie zawsze kosztem siebie. I może wystarczy popytać, że akurat będzie ktoś, komu to sprawia przyjemność, bo on to po prostu lubi. I wtedy wszyscy są zadowoleni. Ja, że nie muszę robić czegoś, czego nie lubię robić, a ktoś będzie robił to, co lubi na przykład, bo lubi sobie właśnie siedzieć w osobnym pokoiku i tam dubać w Excelu, tak? I nie ma sensu takich osób ściągać na kreatywne spotkania, bo może to nie jest ich żywioł, ani też takich osób, które lubią właśnie
się odnajdywać w kreatywnych rzeczach, kazać im robić tam 5 godzin, kubać w Excelu jakieś tabelki, tak, bo to jest coś, co ja zauważyłam w pracy w korporacjach. To jest coś, co mnie prawie zabiło w pracy w korporacjach, że tam nie ma elastyczności, nie ma dostosowania. Po prostu jesteśmy bardzo mocno jakoś zaszufladkowani w dane stanowisko, w daną rolę i nikogo tam nie interesuje za bardzo, po prostu ma być zrobione. A czy komuś to odpowiada, czy nie, to już tam druga sprawa i to wydaje mi się powoduje, że ludzie dlatego nie lubią pracować w korporacjach. Tak jak o korporacjach mówimy w tym złym kontekście, także to są takie, no nawet niech to będzie jakaś struktura, ale ona jest bardziej elastyczna, no to wtedy mówimy, o super, no nie? Wtedy mówimy chyba software house na to bardziej niż jakaś korporacja. Fajne tematy poruszyliśmy, a tak kilka perspektyw. Ja tylko dwa słowa, trzy. Jedno, we wszystkim pamiętajmy o tym złotym środku, czyli nie przeginajmy ani w prawo, ani w lewo, bo się rozwalimy. Drugie, pewnie jak coś robimy, to zawsze sobie zadajmy pytanie why, po co? Żeby wiedzieć, po co robimy te badania czy pomiary, na pewno nie testy, tak jak Maciek powiedziałeś. I trzecie jest tak z poziomu kompetencji, niekompetencji. Najpierw mamy taką drogę nieświadoma niekompetencja, więc w ogóle nie wiemy nic. Potem mamy tą drogę świadoma niekompetencja, potem mamy świadoma kompetencja i najlepiej jakbyśmy z tymi kolorami już się nie etykietkowali, tylko jesteśmy na poziomie nieświadomej kompetencji. No przecież pracuję z tobą, Robert, no od lat wiem, co ciebie boli, co mnie boli, więc spokojnie, kolory nas nie interesują, po prostu wiemy, jak mamy działać. I to jest chyba ta droga, do której chcemy dojść, a że po drodze te badania, pomiary mogą być użyteczne, to pewnie bez dwóch zdań. No. Ja tak sobie myślę jeszcze, że tu jest ważne, żeby tego typu pomiary, badania służyły bardziej takiemu świadomemu komunikowaniu tego, czego ja potrzebuję, żeby dobrze realizować swoją rolę w firmie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, to trzymanie się tych swoich kolorów, to jest takie trzymanie się swojej strefy komfortu. To jest całkowicie nierozwojowe. I warto jeszcze spojrzeć na to, kto mnie może zainspirować w sferach, w których dane działanie jest dla mnie wyzwaniem, bo on sobie w tym dobrze radzi, bo to jest jego domena. I jednak korzystać z możliwości rozwojowych, wychodząc trochę ze swojej strefy komfortu, świadomie, bo to daje bardzo dużą satysfakcję. A tu bym się odniósł do tego trochę, bym się z tym chyba nie zgodził, bo wychodząc ze strefy komfortu możemy uczyć się nowych rzeczy, ale w tym kolorze, powiedzmy, który nam odpowiada, nie? Czy w tej osobowości. Ja na przykład jestem żółty i podejrzewam, że Paula też jest żółta, z tego co tak mówisz. I ja też źle się czuję w jakichś tam raportach technicznych, ale świetnie czuję się w kreatywności i mogę różnych nowych rzeczy, ja często przekraczam, wychodzę ze swojej strefy komfortu, ale wiem, że mogę nauczyć się robić dobry raport czy dobrą prezentację, ale mi się to nie będzie podobało. I jak odkryłem parę lat temu, kim ja jestem tak naprawdę, swoją osobowość i zacząłem w tym, jakby w tych czynnościach brać tylko udział, no nie, że nie wychodziłem poza, no muszę czasami wychodzić, bo pracuję w korpo, ale mi się dużo lepiej pracuje teraz. Jak ja wiem, co ja lubię robić, co jest zgodne z moją osobowością. Bo tak jak powiedział na początku, nie pamiętam imienia prowadzący, no nie, że jest jak kolor oczu. Kolor oczu nie zmienimy. Tak samo rodzimy się z jakąś osobowością i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. I dla mnie, jestem ekstrawertykiem i mi jest ciężko, nie wiem, siedzieć cicho i analizować coś. Ja to zrobię, okej. Okay. Ja to zrobię, ale nie mam z tego zero przyjemności. Więc po co mam... Wiesz, no, wychodzi ze strefy komfortu, wychodzę często ze strefy komfortu, ale staram się uczyć takich rzeczy, nowych umiejętności, które są zgodne z moją osobowością. Wtedy lepiej czuję się sam ze sobą. Ja się tu z tobą zgodzę, Kuman. Tak. Nie widzę twojej twarzy, tak mi się trochę trudno rozmawia w ten sposób. Ja się z tobą zgodzę. To nie znaczy, że robić wszystko na siłę, ale jakby... uelastyczniać się trochę i robić to po swojemu, zgodnie ze swoim oprogramowaniem, ale jednak poszerzać swoje możliwości.
inspirując się inaczej utalentowanymi działaniami innych. Ja jak też mogę dołożyć, bo ja też tutaj zgadzam się z Dorotą i dokładnie to, co powiedziała Dorota, wyjęła mi trochę z ust to, co myślałam wcześniej po wypowiedzi Pauliny, dlatego że mi się też tak wydaje, bo jeżeli my się zamkniemy, okej, ja wiem, że ktoś jest analitykiem, fajnie, zamkniemy go w tym pokoiku i on będzie sobie tylko tam siedział i analizował, no to też nie damy tej możliwości czerpania tych jego pomysłów, tak, i tych jego wniosków, więc często jest tak, że my możemy sami z siebie brać to, co jest fajne i uzupełniać się, ale i też pobudzać się do działania. I wbrew pozorom, nawet jak zrobimy testy, my nawet nie wiemy, jakie rzeczy potrafimy zrobić. Jako, że ja też jestem żółta i to taka rasowo żółta, to powiem wam, że nie mało, które żółte rzeczy dają mi taką satysfakcję, jak dobrze zrobiony raport. Jak ja zrobię dobry raport, w sensie, ha, żółta, ale patrz, jaki raport zrobiła, tak? Więc jakby... Myślę, że to, co Dorota powiedziała, też żebyśmy się tak nie zamykali na to, że ja żółta to już sorry, to ja już w ogóle nic nie zrobię z raportów, bo tego nie lubię. Właśnie, możemy raport po swojemu, po żółtemu. Dokładnie. Na przykład jedna kartka A4 graficzna. Tak, i z kolorami, też... żeby było barwniej, żeby było kreatywnie. No nie? Tylko wiecie, wszystko... co jest jeden haczyk w tym wszystkim, to o czym powiedziałaś, Dominika. Ja jestem fanką, żeby to wychodziło od tej osoby, kiedy ona będzie chciała opuścić swoją strefę komfortu i się pouczyć i porozwijać, a nie to, że ktoś powie, słuchaj, teraz to ja ci dam raport, żebyś ty mógł doświadczyć czegoś innego i się porozwijać, bo to ta inicjatywa, z której strony wychodzi, ma ogromne znaczenie, więc stwarzać przestrzeń i możliwości tak, ale nie zmuszać kogoś na siłę, żeby dostosowywał się i próbował innych rzeczy. Bo chyba nie o to chodzi w firmach, żeby wszyscy byli jednakowi i wszyscy byli równo mieli takie same kompetencje, tylko chodzi o to, żeby się dobierać tak, żebyśmy nawzajem uzupełniali wzajemnie swoje kompetencje. Tak, jak ktoś jest super w czymś dobry, no to niech będzie mógł się, żeby miał przestrzeń do wykazywania się w tym, w czym jest super dobry, po prostu. To jest wykorzystywanie najlepszego potencjału osób, z którymi współpracujemy. A jeśli chcą się rozwijać gdzieś indziej, no to czemu nie, tak? Jakby jest możliwość, że słuchaj, jak chcesz, no to nie wiem, chcesz w Excela lepiej, no to przysiądź się do osoby, która tu potrafi. No i tak jak Maciek powiedział, naucz się jakiś formuł wow wtedy, tak, od tej osoby. A jeszcze taka jedna dygresja, ja na przykład ja jestem żółto-niebieska, więc mam pół na pół, jest mi trudno czasem się przestawić i to a propos jak ja korzystam z mojego bycia niebieskim w żółtym, czyli jak siedziałam i robiłam przez 8 godzin, przez rok czasu Excela, bo byłam odpowiedzialna za wykonanie budżetu, to mój Excel był kolorowy, po miesiącu w ogóle zoptymalizowałam wszystkie procesy, po pół roku już był CRM wprowadzony, bo mi to przeszkadzało, że ja muszę codziennie robić to tak samo, więc moja kreatywność była taka, że musiałam codziennie to samo robić w inny sposób i zoptymalizowałam mega dużo procesów w firmie dzięki temu. To, no wiecie, no niby poza strefę komfortu może w firmie służyło, no ale ja skończyłam 2-letnim później pobytem na L4, więc stąd wiem z doświadczenia, że lepiej nie nadużywać tych obszarów, w których się nie czujemy zbyt dobrze, tak? Bo koszt tego jest czasem zbyt wysoki, żeby go później płacić. Wiecie, wszyscy jesteśmy dorośli i w jakiś sposób rozumni. I teraz tak, wiele z was tutaj mówi, że wiecie jak macie. Cool, to jest pierwszy krok do tego, żeby z tymi narzędziami pracować skutecznie. Drugi krok to jest skumać, jak mają ludzie dookoła was. Jak macie takie rozmowy, że w moim raporcie jest napisane to, więc nie dawaj mi tego zadania, no to wtedy przechodzimy do takiej sfery, no jesteśmy w gronie ludzi, którym Turkus jest bliski, a Turkus dla mnie jest przede wszystkim taką organizacją, w której możemy rozmawiać o naszych potrzebach i je realizować z poczuciem zachowania dobra organizacji, czyli dobra ludzi, którzy tworzą tą organizację. I teraz jak jakieś dla mnie zadanie jest niewygodne, a muszę je robić, no to być może tak jak Paula zasugerowałaś, jest jakiś inny sposób, żeby to robić, czyli wprowadzić CRM-a. Powiedziałaś, że dla ciebie to było bardzo kosztowne. I tutaj każdy z nas musi wiedzieć, gdzie są te granice, bo wiecie, poza strefą
komfortu jest ta strefa trochę stresu i tam się uczymy i tam się rozwijamy, a krok dalej jest ta strefa tego terroru, nie? Gdzie właśnie nas wszystko spala i niszczy wewnętrznie. Więc nie ma też żadnej potrzeby, żebyśmy tam szli. Na przykład jeżeli jesteśmy mało relacyjni, a pracujemy z ludźmi, którzy potrzebują budowania relacji, to byłoby bardzo nie fair w stosunku do siebie i do tych ludzi udawanie tego, że nagle stałem się kimś relacyjnym i nagle mnie obchodzi, co u ciebie. No nie? I tak sprawiam wrażenie, że jest to szczere. Nie? Co u ciebie, zacznijmy opowieść o naszym weekendzie, zanim porozmawiamy o pracy. Chodzi o to, jak do tego podchodzić zdrowo. No, pewne nasze zachowania są naszym potencjałem, czyli nam pomagają, ale te same zachowania mogą nam przeszkadzać. I teraz musimy się nauczyć i zauważać te momenty, w których nasze potencjały stają się naszymi ryzykami, naszymi deficytami, albo długimi ogonami, albo wychodzi niedojrzałość talentów. I dam wam taki przykład z mojej perspektywy. W firmie programistycznej, którą współtworzyłem, pracując z project managerami, oczekiwałem od nich tego, że będą optymalizować swoją pracę, że będą wprowadzać nowe narzędzia, szukać lepszych procesów, tworzyć te procesy i oczekiwałem wszystkiego tego, co mnie przychodziło łatwo na dzień dobry. Ktoś do mnie przychodził, co możemy zrobić lepiej? Mówiłem, to zróbmy lepiej, już dziękuję. Śruba dokręcona tam, gdzie wszyscy myśleli, że są wszystkie już dokręcone, no nie? Z drugiej strony project managerowie byli świetni w tym, żeby pilnować tego, żeby zadania były robione na czas, harmonogramu, kontaktu z klientem, takiego bezpośredniego, czyli wszystko to, w czym ja byłem słaby. A oczekiwałem od nich tego, w czym ja byłem dobry, więc na przykład dzięki temu badaniu zrozumieliśmy, że mieliśmy niewłaściwe, ja zrozumiałem, bo to ode mnie wychodziło, to była odpowiedzialność po mojej stronie, że mieliśmy niewłaściwie poukładane obszary odpowiedzialności. I w tej sytuacji odwróciliśmy pewne procesy, że optymalizacje wychodziły bezpośrednio ode mnie, ale nie na zasadzie, że teraz pracujemy tak i tak, bo mając takie zero-jedynkowe podejście, bym tak to zrobił, że tu wymyślam nowy proces, wiem, że on jest lepszy, róbcie teraz tak. Ale tutaj właśnie dochodzi ten moment spojrzenia na drugiego człowieka, co ci ludzie potrzebują. I ci project managerowie potrzebowali też wsadu merytorycznego, po co my to robimy, co nam to da. Więc ja nie przychodziłem do nich ze zmianami procesów, tylko z propozycjami zmian, mówiąc na końcu, przemyślcie to sobie i wróćmy za dwa dni do tej rozmowy. Chociaż wiedziałem, że i tak się zgodzą, bo to było tak obmyślone i skonstruowane, że będzie działać, ale dawałem tą przestrzeń, żeby mogli poszukać dziury w całym. Gdyby znaleźli, byśmy o tym rozmawiali, bo nikt z nas nie jest omnipotentny, no nie? Ale nie wracali, po prostu okej, przemyśleliśmy, jest to okej, możemy tak robić, no to róbcie. A gdybym sam miał wykonywać te procesy, które sam wymyślałem, to bym umarł. Ale oni byli szczęśliwi, no nie? Bo robili to, co im pasowało i tu znaleźliśmy taki common ground, wspólne terytorium, na którym budowaliśmy. I na przykład w kontekście osób, które są bardzo zadaniowe i dla nich się liczy robienie zadań, tu i teraz, robimy zadanie i nie ma tematu, no nie? Bo też wśród nas są tacy. I czasami w takim działaniu umyka takie postrzeganie drugiego człowieka, że ktoś może nie mieć takiego tempa jak my. Bo znam takich ludzi, którzy są bardzo szybcy, takie pistolety. Strzelam często, trafiam i idę dalej. A czasami jak taran przebijam kolejne ściany i sprawiam wrażenie skutecznego. To nie każdy tak ma. I teraz ta osoba, jeśli chce pracować w zespole, to może oczekiwać na przykład tego, żeby wszyscy się podciągnęli pode mnie. Nie, skoro ja jestem szybki, to teraz oczekuję, że wy też będziecie, bo to przecież jest proste. No nie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to działa na innych ludzi i tam, gdzie widzimy, że działa to destrukcyjnie, jest naszym deficytem, warto się zastanowić, co z tym zrobić. Często pomaga obserwowanie ludzi, z którymi współpracujecie, jak na nich działają wasze słowa, działania i to, co robicie. Mnie się zdarzyło kiedyś być na takiej kolacji biznesowej. Ludzie z tak zwanego C-levelu, czyli wiecie, wszyscy CEO, chief, coś tam. Poważne tytuły na wizytówkach. I dostaję takie pytanie wśród, nie wiem, dziewiątki, dwunaściorga ludzi. Czym dla ciebie jest twoja firma? Ja wtedy odpowiadam, że firma dla mnie jest jak karaluch. No nie? I ludzie tak odsuwają się, akurat coś jedliśmy. I mówienie przy kolacji o karaluchach nie jest chyba okej. W sensie nauczyłem się, że już nie jest. No nie? Mam nadzieję, że nic nie jecie. Ale już byłem po tak długim procesie takiej pracy samemu ze sobą, że zauważyłem, że okej, ta metafora ci tym razem nie siadła. Nie idź w to dalej. Bo zacząłem to w pierwszych 30 sekundach tłumaczyć, co mam na myśli.
a ludzie się mentalnie jeszcze bardziej odsuwają. To są takie momenty, kiedy wasze potencjały są waszym deficytem, bo moim potencjałem jest to, że te metafory mi, tak wiecie, wchodzą i wychodzą z dużą łatwością, ale czasami każdy z nas przeszarżuje, tak jak te osoby, które są bardzo zadaniowe, albo bardzo analityczne, albo bardzo relacyjne, bo czasami bycie relacyjnym nam też może przeszkadzać, kiedy trafiamy na kogoś dużo mniej relacyjnego i czujemy się źle w tej relacji, a ta osoba ma, w ogóle tego nie odczuwa, mówiąc delikatnie. Więc obserwujcie, z kim macie do czynienia i szukajcie tego wspólnego gruntu, bo też Paulina podniosłaś taki wątek, od kogo to powinno wyjść. Jasne, że od dwóch stron, tylko lider daje przykład według mnie. I to tak jak trochę z feedbackiem, nie? Że zanim tobie dam feedback, czy wam dam feedback, dajcie najpierw feedback mnie. Taki radykalny, w sensie szczery. No nie? Powiedzcie, co wam nie działa. Jakie moje zachowania, słowa was ode mnie odpychają, no nie? A jakie was wzmacniają, a czego potrzebujecie więcej. I dopiero jak ludzie się nauczą, że ja jako lider w tej symulacji jestem w stanie się wypłaszczyć z jakimś moim zachowaniem i na przykład pokazać to, że poniedziałkową naradę nie zaczynam od tego, żeby policzyć, jak bardzo jesteśmy w plecy, tylko żeby zapytać, jak się dzisiaj czujemy. I ludzie mogą to odczytywać, okej, to nigdy nas o to wcześniej nie pytał, co tu się święci. Zawsze możemy powiedzieć, dlaczego zmieniamy. Pytam was o to, bo przed nami ciężki okres i wiecie, że będziemy musieli dociskać. Dlatego potrzebuję, żebyście wszyscy byli w dobrym zdrowiu, bo tego wymaga dobro całej sytuacji. Ludzie już wiedzą, okej, nadal jest w swoim trybie, ale dostrzega nas, nie? Że my też jesteśmy na tym spotkaniu i że może z nami być coś nie tak, przynajmniej sprawia wrażenie, że nas dostrzega. Więc to takie wypłaszczanie się wychodzi według mnie od lidera i trzeba ludzi po prostu cały czas edukować, bo też gdzieś w naszej rozmowie się pojawił taki wątek, że firmy sobie robią te badania, no i miesiąc później nic nie ma. Nie, ludzie zapominają, nie jest to utrzymywane i tak w wielu przypadkach jest. Teraz pracuję z taką bardzo dużą firmą i proces wygląda tak, że ja im pogłębiam Freeza. Na zasadzie oni byli badani jakiś czas temu i z założenia mieli być przebadani i otrzymać podstawową wykładnię narzędzia najpóźniej tydzień przed spotkaniem ze mną. A teraz mamy kwiecień i w kwietniu będę miał spotkanie z grupą, która miała wyłożonego Freeza, jak działa to narzędzie, pod koniec stycznia. I od tamtej pory nic się nie zadziało. No i to tak jakby, wiecie, teraz odpalamy znowu silnik na zimno i będziemy dociskać pedał gazu, żeby ludzie jak najszybciej załapali tą ideę. To tak się nie da. To tak jak ze wszystkim. Można sobie zrobić kontuzję i przez chwilę się tym zachłystniemy, coś nam nie wyjdzie, stwierdzimy to badanie, to czy inne jest do niczego. W ogóle się tym nie zajmujmy. Tak jak mówiłem wcześniej, praktyka i poświęcony czas. To jest kluczowe. To nie jest tak, że po prostu często z jednej strony jest moda na badania, to jest jedna perspektywa, a z drugiej strony się wydaje, a zrobimy badania i będziemy mieli rozwiązany problem, wystarczy zrobić badania? Moda na badania kojarzy mi się z drogą modą, jeśli firmy na to stać. Tak. To możemy, za bardzo firmy się też tym nie chwalą, więc nie wiem, czy to moda. A drugi wątek, jaki poruszyłeś? A drugi wątek, że dość często jest właśnie myślenie, zrobiłem badanie i to załatwi nam wszystko. To tak jest. I ja jak spotykam się z organizacjami, daję wiele przykładów tego, jak to badanie może wybuchnąć nam w twarz. Żeby właśnie ludzie nie myśleli, że to jest odpowiedź na wszystkie pytania. Bo te badania często nie mierzą naszych wartości. I nie wiemy, co tych ludzi tak naprawdę napędza. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że robienie raportów jest dla nas potencjalnie czymś satysfakcjonującym albo nie. Ale nie wiemy, z czego to wynika. Czy to jest nasza ciekawość, czy to jest nasza chęć, nie wiem, posiadania dóbr materialnych. Są różne motywatory. To są badania, które mierzą nasze motywacje, ale później zinterpretowanie tego może być trudne, bo jest takie badanie RIS, też amerykańskie, i ono na przykład potrafi stwierdzić, czy was motywują pieniądze, władza, rywalizacja albo nawet rewanż. No nie? Czy to was motywuje do jakichś działań. I rewanż może być tu różnie traktowany. Na przykład w stosunku do innych osób, albo chcecie się zrewanżować w stosunku na przykład do samych siebie. Nie wiem, bierzecie udział w jakichś zawodach, słabo wam poszło, no to czas zrobić rewanż temu miejscu, temu wydarzeniu. I to też wymaga bardzo takiej poukładanej interpretacji. Nie na zasadzie sobie przeczytam, co tam jest napisane, tylko pomyśleć, spotkać się z kimś i pozderzać. To zawsze są takie głębokie tematy. Jak podchodzimy do tego na zasadzie zrobię sobie badanie, zobaczę, co tam jest, to zazwyczaj się tak kończy, a dobra,
przeczytałam, no coś tam się dowiedziałem i co, i w sumie nic. Dzisiaj na samym początku, jak mówiłeś o tym, co robisz, to wspomniałeś o tym, że w firmie, w której w tej chwili jesteś, wchodzicie w strukturyzowanie poprzez Gallupa. Czy możesz coś więcej powiedzieć, co pod tym rozumiesz, co pod tym się kryje, jeżeli chodzi o działania bądź plan, okej? Okej. Na tyle, na ile mogę jeszcze mówić, bo to gdzieś będzie dostępne, więc w firmie mamy bardzo mocno zakorzenionego Gallupa na poziomie całej organizacji. Firma składa się ze 150 osób i wszyscy są przebadani. I przebadani na zasadzie każdy ma możliwość sobie sprawdzić, jakie są talenty i teraz jesteśmy w takim procesie, żebyśmy zaczęli z tymi talentami aktywnie mogli pracować i je lepiej rozumieć i wykorzystywać na poziomie zespołów. I to będzie się wiązało z tym, że ludzie będą mieć dostęp do indywidualnych sesji, na których będą mogli sobie pozderzać swoje wyobrażenie o swoich talentach z samymi sobą, czyli ja będę tylko stwarzał przestrzeń do tego, żeby tak się działo na zasadzie swojego rodzaju sesji coachingowej. Jeśli ktokolwiek z Was kiedyś brał udział w sesji coachingowej, no to jest takie dobre narzędzie do tego, żeby pracować z takimi narzędziami jeden na jeden. A także będziemy wdrażać Gallupa na poziomie zespołów, czyli wyobraźcie sobie, że robimy jakiś nowy projekt, formułuje się nowy zespół, to zanim zespół zacznie programować, myśleć co tam, jak tam, to ma stworzoną przestrzeń do tego, żeby mogli sobie ludzie porozmawiać o tym, jak mają z punktu widzenia ich talentów i jak to się może przełożyć na ich współpracę w zespole i jakie mogą być ryzyka i potencjały i na co możemy się przygotować. Wystarczy, że już stworzymy taką przestrzeń i gdzieś sobie o tym pogadamy, to tutaj często pojawiają się różnego rodzaju korzyści, o których wcześniej nie myśleliśmy, bo na przykład się zastanawiamy, jakie wyzwania nas czekają w tym projekcie i jak możemy sobie z nimi poradzić, wiedząc o tym, jakie mamy talenty. I to może skutkować tym, że ludzie wymienią jakieś wyzwania, o których wcześniej nie myśleli, a które wcześniej przeszkadzały, a nie zostały odpowiednio zidentyfikowane czy zdiagnozowane. Więc tak to mniej więcej planujemy. No i zobaczymy, bo to proces ma dotknąć całą organizację na wszystkich szczeblach, obszarach w długofalowej perspektywie. Więc myślę, że jak gdzieś za rok się spotkamy, będę mógł powiedzieć cokolwiek więcej. Tak jeszcze z ciekawości jak mogę, bo standardowo w projektach warto, żebyśmy mieli jakiś cel, zwłaszcza mierzalny. Jak macie cel zdefiniowany i w jaki sposób będziecie go mierzyć, że go osiągnęliście? Jeszcze nie mamy, bo jesteśmy dopiero na początku. Jest to po prostu eksperyment. Okay. Jednakże jeśli o tym myślimy długofalowo, no to tutaj przede wszystkim celem jest to, żeby to nie jest cel mierzalny, bo to według mnie nie da się wszystkiego też pomierzyć, to będzie taki trochę cel na zasadzie procesu, żeby ludzie, bo często jest tak, że jak projekt się zaczyna, to od razu wpadamy w te tryby. Robimy projekt i do przodu, bo są deadline'y, bo są budżety i są zadania do zrealizowania. I nie ma, ludzie nie mają przestrzeni, żeby porozmawiać o tym, jak potencjalnie mają. I na przykład ta kwestia tego, nie wiem, trudno mi się pisze raporty. Człowiek może nigdy nie mieć przestrzeni do tego, żeby powiedzieć to gdzieś na głos. Tutaj będzie miał. I wtedy ktoś, kto prowadzi ten projekt, może stwierdzić, okej, okay, a w czym się specjalizujesz, co cię kręci, no nie? No bo z jakichś przyczyn ci ludzie są już w firmie, zostali zrekrutowani, wiemy, że wnoszą wartość, więc teraz zadbajmy o to, żeby mieli takie zadania, w których będą się spełniać, żeby tych zadań było więcej niż mniej. I to też chyba chodzi o to w budowaniu takich zdrowych i rozsądnych organizacji, żeby wiedzieć, jakie zadania przekazywać naszym ludziom, żeby oni się w nich spełniali. I tak jak się widzieliśmy na turkusowych śniadaniach w zeszłym roku, co rozmawialiśmy o różnych systemach wynagrodzenia, to wtedy też miałem przyjemność tutaj być gościem, to wtedy w firmie moją rolą było dbanie właśnie o to pole grawitacyjne firmy, o employer branding, o takie, wiecie, eksponowanie firmy na zewnątrz, ale dbanie też o to, że employer branding wewnętrzny też według mnie jest super istotny. I z czasem ja stwierdziłem i poszedłem w otwarty sposób do firmy z taką prośbą, że to już nie jest moja droga i chciałbym się, nie wiem, przebranżowić, chciałbym zmienić rolę i co wy na to? I mogłem uzyskać dwie odpowiedzi. Nara, tam są drzwi, no nie, bo się umawialiśmy na coś innego, albo okej, to co chcesz robić? No i dostałem to drugie, no nie, pytanie, co chcesz robić? Więc powiedziałem, że to jest moja droga, to o czym dzisiaj rozmawiamy i wydaje mi się, że mogę pomóc organizacji w tym i w tym i w tym.
I teraz organizacja, widzicie, wie, jakie ja mam predyspozycje, jakie ja mam potrzeby. I ponieważ już przez ten czas dałem wiele jakichś dowodów społecznej słuszności tego, że wnoszę wartość w danych obszarach, a widzę, że mogę wnieść jej więcej, stwarza mi przestrzeń do tego, żebym robił coś zupełnie innego. I to jest bardziej takie, skleja się z moim galupem i frisem, niż robienie employer brandingu. Tak z czasem wynikło, bo kiedyś to było dla mnie coś bardzo ekscytującego, no nie? Ale jak typowy wizjoner, że tak powiem, zdarza mi się nudzić rzeczami, które robię. A to jest temat dla mnie teraz bardzo ciekawy i organizacja jest otwarta. I to mi się kojarzy z takimi organizacjami, o których mówimy, no nie? Żeby organizacja była otwarta na potrzeby ludzi. I takie badania też mogą pomóc w określaniu miejsca człowieka w tej organizacji. Szczególnie jeśli chcemy tą osobę utrzymać. To tak trochę fajnie współgra właśnie z turkusem jako taką ewolucyjną zmianą, nie żadną rewolucją i tak dalej, tylko takie ewolucyjne dopasowanie się z jednej strony do środka, do siebie, bo organizacja to też my jako ludzie, jak też do tego, co mamy na zewnątrz, czyli też do ludzi, do naszych klientów, do otoczenia. Więc tworzenie takich obszarów bez dwóch zdań jest no, bardzo wartościowe, żeby móc w nie wejść, bo jeżeli tych obszarów nie ma, to nie ma w co wchodzić, tak? I wtedy się obijamy głową o ścianę na przykład, bo tego nie widzimy. Fajne podejście. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo z tego, co ci opowiedziałeś, to są takie dwa na trzy mocne, turkusowe. Czyli widzę tak, w obszarze samozarządzania, czyli to jest samoświadomość i komunikacja pomaga nam się samoorganizować i być tym najlepszym z możliwych zespołów, które buduje na swoim potencjale. Druga część to ewolucyjny cel, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli to też pomaga nam dopasowywać się elastycznie do sytuacji i podążać za naszym why. Ale miałam jeden taki zgrzyt trochę w tym, co powiedziałeś, czyli z trzecim aspektem, z pełnią. Tak jak powiedziałeś, że trzeba się spłaszczyć ze swoimi jakimiś takimi naszymi cechami i dostosować do innych. Jak to stoi w korelacji pełni? Bo gdzieś tutaj mi trochę to haczyło, no nie? Odrobinę. Nie wiem. Bo w moim rozumieniu taka pełnia, no to jest, wiesz, po prostu wnoszę to, kim jestem, jaka jestem, dzięki, bez tam żadnych ograniczeń takich, że muszę gdzieś kosztem siebie, no nie? Tak w moim wyobrażeniu turkusowej pełni, jak to wygląda. Wiesz co, mogę ci tylko powiedzieć z mojej perspektywy. Jakbym nie wypłaszczał się w niektórych tematach, na przykład jestem czasami zbyt analityczny i wiem, że to przeszkadza na przykład innym. To po prostu obserwuję sytuację i nawet pytam, czy ja tutaj za bardzo nie komplikuję już. I ktoś mówi tak, już za bardzo. Mówię, okej, to idźmy na kompromis. Jestem gotów się wypłaszczyć tutaj. No nie? Według mnie to jest wszystko kwestią tego, gdzie ty sobie postawisz granicę i gdzie ona jest dla ciebie. Ja mam tak, jak powiedziałem. A każdy może mieć inaczej. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Jakby wiem, że na to jesteśmy nie wiem, przyzwyczajeni do takiego trybu, tak, że też zwracanie uwagi na to, jak jest dookoła. Natomiast taka idealna wizja pełni to jest taka, że każdy przychodzi taki, jaki jest, no i jest brany w 100%, nie? I teraz i to wszystko współgra. Ale to mówię o takiej idealnej wizji. Wydaje mi się, że możemy dążyć do idealnej wizji, ale wiemy wszyscy, jak jest z idealnymi wizjami. Jak? Według ciebie. Słuchajcie, nawet będąc w tranzycji, w tej roli, którą mam, ja robię rzeczy, których nie lubię robić, ale robię je z punktu widzenia tego całości, bo na przykład też muszę, dla mnie się łatwo wymyśla. Jak robię coś w mojej głowie, to jest wtedy najfajniej, a później jak muszę to przenieść, żeby inni ludzie z tego korzystali, to wtedy jest dla mnie trudno, bo muszę się wtedy wypłaszczyć i uczynić to takim, żeby było zrozumiałe dla ludzi, którzy mają inaczej niż ja. I wtedy jest to dla mnie trudne. Siedzę nad jakimś raportem 2 tygodnie i go piszę, napiszę najlepszy raport w całym budynku, ale będzie mnie to dużo kosztować. Ale wiem, że będę zadowolony, bo zrobiłem to dla większej całości. Trochę znowu wracamy do wartości według mnie. To jak każdy z nas ma i co nas tam drive'uje. Coś, co jest niemierzalne w tych wszystkich badaniach.
I tu jest ten ważny aspekt jeszcze tych narzędzi w kontekście budowania dobrej współpracy, bo przecież tak naprawdę to chodzi o to, że w określonych zespołach coś robimy wspólnie i może nam brakować jakiegoś zasobu incydentalnie i wtedy trzymanie się kurczowo swoich etykietek, kolorów, czy jak tego nazwiecie, nie zaprowadzi zespołu do realizacji. Po prostu się nie da, tak? Chodzi o takie świadome budowanie dobrej współpracy ze świadomością silnych stron każdego z członków i branie pod uwagę tego, że całym zespołem do czegoś konkretnego dążymy. Tak, dokładnie. Pamiętajcie też, żeby skupiać się, może nie skupiać, ale mieć gdzieś zawsze z tyłu głowy dywersyfikację zespołów. To już dzisiaj gdzieś poruszaliśmy, ale to jest mega, mega istotne, bo w dłuższej perspektywie osiągniemy więcej z ludźmi, którzy mają inaczej niż my. Ja jestem ogólnie powolny, jeśli chodzi o działanie i myślenie. Trochę tak jak taka płyta tektoniczna się poruszam, no nie? Jak już ruszę, to już trudno mnie zatrzymać, ale to wymaga bardzo dużo czasu. I bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy mają dużo szybszy spust. Na zasadzie jest jakiś pomysł i od razu jest inicjatywa, bo to jest dla mnie dobry taki przyczynek do tego, że może powinienem też przyspieszyć, a w zasadzie często powinienem przyspieszyć, albo to jest też dla mnie przestrzeń do tego, że okej, chcesz robić szybko, to ja będę cię ubezpieczać, no nie, żebyś nie popełnił lub nie popełniła jakiegoś błędu przez to szybkie działanie. I założę się, że każdy z nas spotkał w swoim życiu osobę, z którą jak zaczęliście rozmawiać, to po 5 minutach mieliście wrażenie, że o kurczę, normalnie jakbyśmy się znali od zawsze, friends for life i w ogóle, no nie? A z drugiej strony założę się, że znacie albo znaliście w swoim życiu osoby przez lata, z którymi mieliście trudno w jakichś sytuacjach. I to jest normalne, bo mocne strony wzmacniają się. Czyli jeśli oboje mamy szybki spust i trafię na kogoś, kto ma szybki spust, to będzie super, bo szybko przejdziemy do działania. Ale słabe strony też lubią się wzmacniać. Czyli jeżeli nie ma miejsca na analizę u obu osób, to te osoby będą szybko popełniać błędy i tych błędów będzie dużo. Z kolei jeśli będzie zbyt dużo analizy, bo to będzie słaba strona, czyli to komplikowanie, to nigdy nie ruszymy z niczym. Dlatego dobrze jest mieć na skrzydle kogoś, kto ma inaczej niż my i po prostu przegadane to. Na zasadzie, okej, to ty jesteś ten szybki, tak? Tak, a ty jesteś ten wolny, tak? Tak, okej, no to się dogadamy, tylko w dłuższej perspektywie i ważne, żeby mieć też uwspólnione wartości, bo to jeśli nam nie wyjdzie współpraca w takim długim horyzoncie, to właśnie przez wartości, że na przykład ja cenię bardziej pieniądze, a ktoś ceni bardziej ludzi, no nie? I pomimo tego, że mamy poznawczo, czy tam z punktu widzenia badań takie same wyniki, to my możemy zachowywać się w zupełnie inny sposób w tych samych sytuacjach, przez to, co nas napędza. No trochę tak jest, że każdy człowiek jest jak cebula i to trzeba patrzeć przez wiele tych warstw, tak, że są potrzeby i wartości i talenty i kwestie osobowości czy style myślenia i to nie jest tak, że tylko przez tą jeden ten filtr popatrzymy, już wszystko wiemy, że trzeba mieć tak. Wiele... na taką uważność, żeby się wszystkiemu poprzyglądać czasami. No i to, co Maciek powiedziałeś, to chyba najcenniejsze, taki mój wniosek jest i to jakby dużo sytuacji to udowadnia, że to, czego firmom najbardziej brakuje, to czasu i przestrzeni, żeby w ogóle o tym rozmawiać, bo to jest klucz, żeby usiąść się, poznać, pogadać, a nigdy na to nie ma czasu firma, bo jest róbmy, róbmy, róbmy. No i to dla mnie to jest strategia Juliana po prostu. Czasami działa, czasami przeszkadza i to zagonienie powoduje, że dużo rzeczy gubimy. Jest na zasadzie, gramy w dwa uda, albo się uda, albo się nie uda, ale dlaczego, to już tak troszkę nam ucieka. Nie? Dobrze. Ja myślę jeszcze tylko jedno, co Paulina powiedziała, że brakuje nam czasu, ale myślę, że też brakuje nam akceptacji różnic. I powiem wam, że to jest chyba taka największa bolączka, zwłaszcza menadżerów. Że bardzo chcą, żeby wszyscy byli tak, jak sobie gdzieś w głowie wyobrazili, żeby osiągnąć. I tutaj nieraz właśnie dochodzi do tego zgrzytu. Więc myślę, że gdyby ta świadomość była wyższa i akceptacja tego, że ktoś jest inny, potrzebuje więcej czasu bądź więcej przestrzeni dla pewnego wykonania zadań, to byłoby nam zdecydowanie łatwiej.
To, że jest inny, to wcale nie jest złe w ten sposób, bo często nawet widzimy, a on jest inny, ale oceniamy wtedy, a to nie zrobi tego jak ja szybko, nie może, nie mogę na niego liczyć w związku z tym, bo inaczej i tak dalej. Ale no. No to tutaj wchodzimy na taki równie trudny temat, no nie? Nauczenia się tego, że 80% pracy, którą bym zaakceptował, jest jak 100% do zaakceptowania, albo oduczenia się czegoś takiego, że ja bym napisał coś inaczej, ale w sumie tylko dlatego, że ja bym to tak napisał, a nie wnoszę nic nowego do tematu. Więc tak, badania tego typu mogą, tak jak powiedziałyście, dać nam po prostu informację, że ludzie mają inaczej niż my i to jest też bardzo wartościowe. Dlatego robienie tego w kontekście zespołu wymaga często przegadania tej przestrzeni. Ja teraz nawet jak rekrutowałem na swoje miejsce właśnie w kontekście zmiany tej roli i udało mi się zrekrutować osobę, to na pierwszym spotkaniu, kiedyś robiłem tak, że po prostu robimy spotkanie, przekażę ci wszystkie tematy, no nie? Tak wiecie, bardzo roboczo. Ale przez lata nauczyłem się, że to skutkuje tym, że później mam jakieś inne, nie wiem, problemy i wyzwania z wdrożeniem tej osoby, więc pierwsze nasze spotkanie godzinne polegało na zadawaniu sobie w zasadzie niezwiązanych z pracą pytań, typu, nie wiem, jakie kanapki lubisz, no nie? I później głębiej do jakichś tam takich tematów, które pomagały nam zrozumieć, jak mamy we współpracy, po to, żeby było nam względnie łatwo. No i to się przełożyło na to, że dzisiaj współpracujemy, jest super i wiecie, tematy idą do przodu, a kosztowało to tylko jedną godzinę. Okej, okay, zbliżamy się chyba do końca, do 11:00. Zostało nam jeszcze 10 minut. No to zróbmy jeszcze jakąś rundkę ostatniego pytania do Maćka. Skorzystajmy z tego, że jeszcze Maćka mamy tutaj ze sobą. Ewentualnie podzielenia się odczuciami, czy jak się podobało. No, zapraszam. Albo jak się nie podobało. Albo jak się nie podobało. To ja może dwa słowa. Mnie się podobało. Ciekawe poukładanie sobie tematu. Na pewno duża wartość w tym zdaniu, że to jest faktycznie jakiś drogowskaz. Ja mam takie doświadczenia, że zbyt kurczowo się tego wszystkiego trzymałem i już wiem, że to nie było dobre. Więc fajnie sobie to wszystko przypomnieć od tej strony, nie? Że to jest tylko tak naprawdę jakaś wskazówka, a nie wyznacznik na życie. A dla mnie przez pewien moment był i dla naszego zespołu i przyjechaliśmy się na tym. No zdrowo na szczęście, ale przyjechaliśmy. Także dzięki serdeczne. Ja też może pozwolę sobie ze swojej strony dodać, że mi się też bardzo podobało. Natomiast też Maćku ogromnie trzymam kciuki za wasz projekt i pomysł w ogóle, bo jestem mega ciekawa, jak to będzie funkcjonowało. Także to jest dla mnie coś nowego. Na pewno z wielką przyjemnością posłuchałabym dalszej historii, jak uda się to wdrożyć i jak to dalej będzie się działo i jak wygląda taka organizacja, w której rzeczywiście wszyscy są przebadani, mają świadomość swoich tych talentów i mają świadomość, jak funkcjonują, więc trzymam za was kciuki. Dzięki ogromne. Ja chciałam podziękować bardzo za tę przestrzeń, która tutaj pozwoliła nam na swobodną dyskusję i patrzenie z różnych perspektyw na ten temat. To było bardzo cenne. I przyłączę się do tego, co powiedziała Dominika. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, że lubisz planować z dużym wyprzedzeniem w swoim kalendarzu, to myślę, że warto by było może gdzieś tam wpisać takie spotkanie za rok, żebyś się z nami podzielił, jak wam idzie, bo to jest niezwykle ciekawe. Dziękuję. No Maćku, to kalendarz. Pytanie, czy za rok, czy za pół roku, bo to jest kwestia zobaczenia, w którym miejscu. Dla mnie niesamowita wartość, taka wskazówka spojrzenia z kilku perspektyw w ramach twojej firmy w tym momencie, znaczy firmy, w której jesteś, którą też współtworzysz w takim razie, czyli perspektywa z jednej strony narzędzi podejścia metody Gallupa. No, trzymajmy się tego, jednak Gallup łatwiej się wymawia niż Clifford i tak dalej w języku polskim. A z drugiej strony ten freeze i że się to przeplata. I to, co też powiedziałeś, bo często w firmach bazujemy badania i fajnie,
badania to są dopiero początkiem. To dopiero rozpoczęcie całego procesu, z którego coś wartościowego może wynikać i trzymam kciuki, tak jak i Dominika i Dorota powiedziałyście. Jestem strasznie ciekawy, naprawdę. Wiesz, ja bym z tobą trochę podyskutował, da się te cele zdefiniować, ale to może off topic, ale jestem ciekaw, szalenie, wiesz? O, i super, wielka wartość, naprawdę. I trzymam kciuki, jestem ciekaw. Z chęcią się umówię na spotkanie za rok. Cele, tak, da się zdefiniować. Na razie jeszcze się tym po prostu nie wiążemy, bo jest to duży eksperyment. Jest za wcześnie może. Na początku jest pewnego rodzaju wizja i droga. To fajnie. Tak, ja jeszcze jestem przyklejony do innych tematów, więc jeszcze tego nie robię tak na 100%, ale już coraz bardziej. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście i się dzieliliście. I dobrze, że w organizacjach są tak świadomi ludzie tego, że te badania to nie jest odpowiedź na wszystko i albo pozyskaliście tą świadomość w jakimś procesie, albo nabyliście ją jakoś inaczej, to cieszę się, bo spotykam się z takim podejściem, że ja sobie sięgnę jakiś teścik, no nie? I lepsze niż horoskop. Maciek, jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Jak zrobiłeś to, że w ogóle było możliwe w organizacji tworzyć przestrzeń na taki eksperyment? Chodzi mi o to, że bardzo często są bariery, szczególnie na górze, że no właśnie, no, szkoda czasu, napierdoły, róbmy robotę. Jak udało ci się przekonać, że warto? W tym przypadku Gallup już był w firmie, ja jestem w firmie, zaraz mi minie pierwszy rok i Gallup był w firmie już od 2 czy 3 lat. Z tym, że tylko na takiej zasadzie, że robimy sobie raporty i czasami się podzielimy wynikiem. No i jak przyszedłem do firmy, to zacząłem stosować taką strategię, ja to nazywam strategią Bruce'a Lee. Nie wiem, czy kojarzycie, Bruce Lee mówił, żeby być jak woda i trzeba się nalać do czajnika, jeśli chcecie być wodą w czajniku, a jak chcecie być kroplą, która drąży skałę, to bądźcie kroplą. Polecam sobie poszukać tych kilku słów, które wypowiada Bruce Lee, i zastosowałem tą taktykę na zasadzie po prostu pokazywania tego, że możemy pracować z tym narzędziem na przestrzeni całej organizacji i zacząłem to od robienia takich co tydzień w piątek od, nie wiem, 30 tygodni czy jakoś tak. W każdy piątek zadaję pytanie na naszym komunikatorze w kontekście talentów do ludzi, których to interesuje. Na zasadzie, nie wiem, jaka kombinacja twoich talentów najbardziej pomogła ci w ostatnim projekcie. No i ludzie się dzielą. I tak robimy co tydzień. W sensie ja wrzucam co tydzień pytanie, jak nie mogę wrzucić, to komuś deleguję. Zdarzyło mi się prowadzić takie rebelianckie warsztaty z Gallupa, że po prostu sobie stworzyłem jakąś strukturę i spotkałem się z jednym, drugim działem i po prostu porobiliśmy warsztaty i gdzieś to zarezonowało, że w sumie jakbyśmy to robili w całej firmie, to może miałoby to sens. No i takie małe kroki i regularność. Czas i praktyka, dzisiaj o tym sporo powiedzieliśmy, więc tak to się w tym przypadku złożyło. Miałem dużą pomoc w tym, że Gallup w organizacji już był mocno, tylko potrzebował zaopiekowania. Fajny case, jak taką metodą trochę buta w drzwi zrobić malutką przestrzeń i tak budować kawałek po kawałku, no to nie robić tego tak, o fajnie, mam pomysł, zróbmy. Najczęściej wychodzi, no dobra, to nie mamy czasu i nie będziemy robić. W każdy wtorek mamy taką krótką prezentację, że każdy, kto chce, może w ciągu 10-15 minut czymś podzielić się z organizacją. I pierwsza prezentacja, jaką miałem do organizacji, była taka, że jakie są słabe strony badania Gallupa. I wiecie, jako taki główny sceptyk wyszedłem mówiąc, co mi się nie podoba w tym badaniu i na co należy zwrócić uwagę i gdzie są ryzyka, a z drugiej strony jak z tym pracować. I to takie właśnie ja to nazywam właśnie kropla drążąca skałę, małe kroki, bo ja też mam taką strategię, że właśnie nie wkładam nigdzie buta w drzwi, bo to znaczy, że jeśli musisz to zrobić, to nie mam właśnie na to przestrzeni takiej, nie jestem dobry w rozpychaniu się łokciami. Ale w drążeniu tematów z różnych stron, z różnych punktów, to już tak.
Super, wielkie dzięki. Z tego dzisiejszego spotkania wynika nam, że jakim jesteś kolorem, jakim kolorem jest człowiek, no odpowiedzi na to nie ma, bo jesteśmy różnobarwni, nie jesteśmy kolorami. Kolory są pewnymi schematami, które czasami nam pomagają w upraszczaniu, tylko nie traktujmy tego upraszczania jako rzeczywistości. To, co Maćku na samym początku powiedziałeś w kontekście mapy i terenu i tak dalej, to jest bez dwóch zdań. To są święte słowa i tego się trzymajmy, bo dość często ludzie wychodzą, aha, to ty jesteś żółty, to ty masz tak, a ty jesteś taki, to ty masz taki. Mimo wszystko nie powinniśmy oceniać, ale poprzez to jednak oceniamy. Więc super, no wychodzi, że nie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Świetnie się bawiłem przez te 2 godziny. Nawet nie wiedziałem, kiedy to zleciało. Godaway jesteś. Wielkie dzięki Wam wszystkim za uczestniczenie. Najbliższe turkusowe śniadanie nie w Łodzi, ale we Wrocławiu jest w piątek. I w piątek będzie case konkretnej firmy, w której Łukasz Socz-Solarski zaprasza na uczestniczenie. Jest praktyk, który będzie mówić o kulturze organizacyjnej, jak w tej firmie było zmieniane, co będzie robione i tak dalej. To jest najbliższy piątek. Pod koniec kwietnia jest turkusowe śniadanie w Warszawie, gdzie będzie case firmy, jak turkus ma się tam, gdzie są twarde cele, co z tym fantem można zrobić, czy da się zturkusowić sprzedaż, jak to wygląda, więc to może być ciekawe, tam Paulina Koperska zaprasza. Nasze turkusowe śniadanie będzie jak zawsze w pierwszą środę miesiąca, czyli 5 maja. Prawdopodobnie coś o holakracji będziemy kombinować, o systemach wspierających podejście turkusowe jako takie. Ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze w trakcie ustaleń. Wielkie dzięki za uczestnictwo. Film z tego dzisiejszego spotkania będzie na kanale naszym na YouTubie. Tam też można oglądać pozostałe filmy, jak też będzie pod zaproszeniem na meetupie, pod zaproszeniem na Facebooku. Wielkie dzięki i miłego dnia. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Hej, pa.